I za chwilkę rozpoczynamy. Rozumiem, że możemy zaczynać. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na drugim dniu przeglądu Przeszłość-Przyszłość w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Nazywam się Maciej Wolny i będę miał zaszczyt poprowadzić dla Państwa dzisiejszą wyjątkową uroczystość. A w sposób szczególny, drodzy Państwo, chciałbym przywitać doktora Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy serdecznie, wielkie brawa. Profesora Piotra Wawrzyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Również proszę o gorące oklaski. Doktor Barbarę Fedyszak-Radziejowską, doradcę prezydenta RP Andrzeja Dudy. Witamy serdecznie. Profesora Tadeusza Wolsze, doradcę marszałka Sejmu, pani Elżbiety Witek, przewodniczącego Kolegium IPN, członka Rady Programowej Fundacji imienia Janusza Kurtyki, a także, co warto podkreślić, pierwszego laureata nagrody imienia Janusza Kurtyki, reprezentującego dzisiaj panią marszałek Elżbietę Witek. Jeszcze raz poproszę o wielkie brawa. Pana Wojciecha Kondrata, dyrektora Departamentu Programów Naukowych i Inwestycji w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Witamy serdecznie, wielkie brawa. Panią dr Jadwigę Rodowicz-Czechowską, zastępcę dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Witamy serdecznie. Ten dzień, drodzy Państwo, ta uroczystość ma oczywiście charakter wyjątkowy i niezwykle podniosły, ponieważ wręczone zostanie najważniejsze wyróżnienie przyznawane przez Fundację imienia Janusza Kurtyki, Nagroda imienia Janusza Kurtyki. Natomiast po raz drugi rozdane zostaną nagrody Przeszłość, Przyszłość. I to wszystko oczywiście nie byłoby oczywiście możliwe bez osób, które z całą mocą zaangażowały się, by promować wartości, o które walczył pan Janusz Kurtyka poprzez działalność Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Jest mi niezmiernie miło przywitać fundatorów Fundacji, panią Zuzannę Kurtykę i pana Pawła Kurtykę. Wielkie brawa. Radę Fundacji, w której obok pani Zuzanny Kurtyki jako przewodniczącej zasiadają mecenas Jerzy Pasieka, pan Adam Kalita, pan Andrzej Drogoń oraz dr Waldemar Bukowski. Również proszę o wielkie brawa. Zarząd Fundacji, w skład którego oprócz witanego już prezesa Pawła Kurtyki wchodzi wiceprezes dr Damian Bębnowski. Panie prezesie, wielkie oklaski, proszę. Witam serdecznie. Fundatorzy i Rada, Zarząd oraz cały zespół Fundacji wspierani są przez wyjątkowe gremium osobistości zasiadających w Radzie Programowej prowadzonej przez profesora Włodzimierza Suleję. Witamy obecnych na sali członków Rady Programowej. Zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej pana Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcę dyrektora Muzeum II Wojny Światowej doktora Marka Szymaniaka, panią Magdalenę Mertę, pana doktora Wojciecha Muszyńskiego oraz pana doktora Wojciecha Frazika. Jeszcze raz proszę o gorące i wielkie brawa. Drodzy Państwo, podkreślmy, że szósta edycja konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki oraz dzisiejsza gala wręczenia tejże nagrody laureatowi stanowią część zadania publicznego umiędzynarodowienie polskiej historiografii poprzez popularyzację najlepszych prac naukowych. Zadanie sfinansowane z budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki prowadzonego przez ministra edukacji i nauki. Wchodzące w skład przeglądu podsumowanie promocji zagranicznych prac polskich historyków związanych z nagrodą imienia Janusza Kurtyki wpisuje się natomiast w projekt umiędzynarodowienie polskiej historiografii i zwiększenie rozpoznawalności osiągnięć polskich badaczy poprzez poszerzenie dostępności językowej i promocję najlepszych pozycji w latach 2019-2020, sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2021 roku, Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Dialog w latach 2018-2021. Natomiast cały przegląd Przeszłość, Przyszłość zrealizowany został ze wsparciem patronów medialnych TVP Historia, TVP3 Warszawa, TVP3 Kraków, Polskie Radio 24, Polskie Radio RDC, Do Rzeczy, Gazeta Krakowska, Dzieje.pl, Historykon.pl, Historia.org.pl. Dziękujemy i proszę o wielkie brawa.
Drodzy Państwo, a teraz zachęcam do wysłuchania wystąpień. W pierwszej kolejności w imieniu Marszałka Sejmu pani Elżbiety Witek list odczyta jej doradca, pan profesor Tadeusz Wolsza, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i członek Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, może przed odczytaniem listu kilka słów o relacjach, jakie łączą panią marszałek Elżbietę Witek z Fundacją imieniem Janusza Kurtyki. Mogę powiedzieć, a znam to z własnego doświadczenia, są to relacje bardzo bliskie, miłe, przyjazne. Obie instytucje w miarę swoich możliwości współpracują przy różnego rodzaju inicjatywach i mam nadzieję, że ta sytuacja potrwa jak najdłużej. Pani marszałek jest historykiem i może to też powoduje jej ogromne zainteresowanie pracą Fundacji Janusza Kurtyki. Interesuje się różnego rodzaju inicjatywami, konkursami oraz tym wszystkim, co związane jest z pracą obu instytucji w zakresie polityki historycznej. I do wszystkich Państwa skierowała list, który mam zaszczyt odczytać. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do uczestników i organizatorów gali wręczenia nagrody imieniem Janusza Kurtyki oraz przeglądu przeszłość-przyszłość. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na galę wręczenia nagrody imieniem Janusza Kurtyki oraz przeglądu przeszłość-przyszłość. Nie mogąc uczestniczyć w tym ważnym spotkaniu, pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich jego uczestników. Przez 6 lat nagroda imieniem Janusza Kurtyki utrwaliła swój prestiż. Jej znaczenie jest podwójne. Jest hołdem złożonym nie tylko polskiej nauce historycznej, ale także uczczeniem pamięci Janusza Kurtyki. Jednocześnie, a może przede wszystkim, to hołd składany prawdzie. Myślę, że dzisiaj już nikt z nas nie ma wątpliwości, jak ważnym narzędziem budowania pozycji naszego kraju w świecie jest polityka historyczna. Nie tylko współtworzy wizerunek państwa, lecz także umacnia jego potencjał. Dlatego tak istotne jest prowadzenie działań, dzięki którym w zbiorowej świadomości utrwalona zostanie historyczna prawda i te wartości, które jednoczą Polaków. Nagroda imieniem Janusza Kurtyki, zgodnie z ideałami swego patrona, pięknie wpisuje się w tę misję. Historia bowiem nie jest jedynie tym, co minęło. To nasze wspólne dziedzictwo, które w najgłębszym sensie dotyczy nas wszystkich. To także skarbnica cennych doświadczeń decydujących o naszej tożsamości i rozwoju. Gorąco gratuluję panu doktorowi Przemysławowi Benkenowi, którego książka Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody zwyciężyła w 6. edycji konkursu. Obchodzona w tym roku 80. rocznica powstania Armii Krajowej to doskonała okazja, by za sprawę tej wartościowej monografii przypomnieć światu o męstwie, oddaniu i poświęceniu, a zarazem tragicznych losach pokolenia Kolumbów. Wyrazy uznania kieruję również do laureatów nagród w konkursie Przeszłość, Przyszłość i z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy mają swój udział w pielęgnowaniu oraz w upowszechnianiu naszego historycznego dziedzictwa. Uczestnikom cyklu wydarzeń i inicjatyw promujących polską historię w ramach drugiej edycji przeglądu Przeszłość, Przyszłość życzę wielu inspirujących dyskusji, a także niezapomnianej atmosfery spotkania. Z poważaniem, Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Wielkie brawa, raz jeszcze. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Wielkie brawa. Droga pani Zuzanno, drogi panie prezesie, Pawle, szanowna pani doktor, panie ministrze, panie profesorze,
Drodzy Państwo, przede wszystkim bardzo inspirujący jest tytuł tego wspaniałego przeglądu, bo jak Państwo zwrócicie uwagę, to przeszłość i przyszłość, a tam, gdzie miałaby być teraźniejszość, jest po prostu ukośnik. I czytam w tym pewne duchowe i głębokie wskazanie, wskazanie, które mówi, że w teraźniejszości może być tylko najwyższy. On w najmądrzejszej księdze świata napisał: Jam jest, który jest. My nie potrafimy być w teraźniejszości, drodzy Państwo, stąd tak ważna jest przeszłość i przyszłość. Skoro przeszłości nie ma, skoro historii nie ma, historii nie pielęgnujemy, a w przyszłości nie możemy przebywać, choć możemy ją projektować, prognozować, ale nie możemy stać się jej częścią, tą, kim my właściwie, drodzy Państwo, jesteśmy. To pokazuje, i tytuł tego przeglądu pokazuje, jak ważna jest przeszłość i że historia stanowi o naszej tożsamości, o naszym trwaniu, ale też o naszej przyszłości. Dlatego serdecznie gratuluję pani Zuzannie i panu prezesowi Pawłowi Kurtyce za to, że tego, że Fundacja imienia Janusza Kurtyki jest tak bardzo aktywna na polu pielęgnowania historii tutaj w Polsce, ale też na całym świecie, wspierając statutowe działania Instytutu Pamięci Narodowej. To wielkie dzieło, o którym dzisiaj, drodzy Państwo, wszyscy się przekonujemy. Ja, drodzy Państwo, czuję się też w obowiązku powiedzieć kilka słów o wspaniałym patronie samej fundacji naszego dzisiejszego spotkania, o świętej pamięci Januszu Kurtyce, który był przecież moim poprzednikiem. To, drodzy Państwo, człowiek, którego nigdy nie poznałem, bo gdy rozpoczynałem swoją pracę w 2009 roku w Instytucie Pamięci Narodowej, to nie było takiej możliwości przed tragiczną śmiercią pana profesora. To człowiek, którego nigdy nie poznałem, ale który towarzyszy mi przez całe moje zawodowe życie, jest dzisiaj z nami w Instytucie Pamięci Narodowej. Profesor Janusz Kurtyka, drodzy Państwo, powiedział kiedyś, że Instytut Pamięci Narodowej nie weryfikuje historii, ale ją bada. I mamy też w Instytucie Pamięci Narodowej odwagę mówić o tej prawdziwej historii. Tak się działo za następców profesora Kurtyki, a także dzisiaj w XXI wieku. Ze swoją ogromną wrażliwością do gromadzenia i udostępniania materiałów archiwalnych, szanowni Państwo, profesor Janusz Kurtyka sprawił, że dzisiaj w Instytucie Pamięci Narodowej mamy 93 kilometry akt, bez których nie mogliby pracować nasi edukatorzy, nasi naukowcy. W końcu obecność Janusza Kurtyki w Instytucie Pamięci Narodowej wciąż w XXI wieku to obecność bardzo ideowych ludzi, jego najbliższych współpracowników, którzy są dzisiaj także moimi najbliższymi współpracownikami, jak dr Mateusz Szpytma, czy obecny tutaj z nami, drodzy Państwo, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, profesor Filip Musiał. Drodzy Państwo, w listopadzie 2009 roku Janusz Kurtyka na posiedzeniu Komisji Sejmowej powiedział w czasie dyskusji, że ta wielość zadań, przed którymi stoi Instytut Pamięci Narodowej, wówczas Instytut miał 3, później 4 piony, dzisiaj ma ich 2 razy więcej, nie może być obciążeniem, a powinna być siłą Instytutu Pamięci Narodowej, i sam, jak był prezesem, wprowadzał nowoczesne, na ówczesne czasy rozwiązania edukacyjnie, starał się iść szeroko w przekazie historycznej prawdy. Dziś w Instytucie Pamięci Narodowej obok zadań fundamentalnych poszukiwania miejsc i ofiar zbrodni komunistycznych, gromadzenia dokumentów, publikowania książek i wydawnictw działa Biuro Nowych Technologii, Biuro Wydarzeń Kulturalnych, a więc staramy się iść tą ścieżką, która wymaga świadomości wszystkich Polaków i wchodzić w na te sceny, które dotychczas były w pewnym sensie niezagospodarowane, a jest to wciąż wypełnianie pewnego ideowego założenia profesora Janusza Kurtyki. Drodzy Państwo, i kończąc, i odnosząc się do patrona i fundacji dzisiejszego wydarzenia, chciałbym powiedzieć, że najbardziej osobiście jestem wdzięczny profesorowi Januszowi Kurtyce za to, że ostrzegł wszystkich kolejnych prezesów Instytutu Pamięci Narodowej przed tym, że Instytut jest pewnym taranem, forpocztą mówienia prawdy o historii XX wieku, także na skutek pewnej słabości
uniwersytetów, akademii, słabości w podejmowaniu tematów ważnych, trudnych, których nikt nie chce podejmować. A to wiąże się z tym, że i Instytut, i jego kolejni prezesi muszą być gotowi do przyjmowania wszelkiej krytyki, a nawet podnoszonych tematów o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, więc za to profesorowi Januszowi Kurtyce, myślę, że tak jak moi poprzednicy, czego się podejmujemy i jak ważne jest to zadanie, jestem szczególnie wdzięczny. Jeszcze raz dziękuję panu prezesowi, pani Zuzannie i wszystkim państwu za to dzisiejsze spotkanie i za to, co Fundacja imienia Janusza Kurtyki robi dla wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Panie dziękuję. Prezesie, dziękujemy serdecznie za te niezwykle ważne słowa i wielkie brawa. A ja zapraszam na scenę w imieniu ministra spraw zagranicznych, profesora Zbigniewa Raua. Głos zabierze pan profesor Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Panie profesorze, panie ministrze, zapraszam. Dziękuję bardzo. Wielce szanowna pani Zuzanno, panie prezesie, pani doktor, państwo profesorowie, wszyscy szanowni państwo. Bardzo dziękuję w imieniu pana ministra Zbigniewa Raua za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Niestety z innych względów służbowych nie mógł dzisiaj być. Poprosił mnie o reprezentację swojej osoby na tym wydarzeniu. Będziemy dzisiaj wręczali między innymi nagrodę dotyczącą organizacji polonijnej dbającej o dobre imię Polski za granicą. To dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych szczególna nagroda, szczególnie w tym roku, w roku, gdzie mamy szczególnie intensywne podważanie prawdy historycznej, podważanie polskiej historii, podważanie polskiego wkładu pozytywnego w rozwój naszego regionu. Dezinformacja szerzona przez Rosję w związku z jej zbrodniczą wojną na Ukrainie sprawia, że tym bardziej istotne są tego rodzaju inicjatywy. Ta dzisiejsza uroczystość, nagrody, które dzisiaj są wręczane, bo kto ma nie dbać o to, żeby promować prawdę historyczną, jak nie właśnie takie instytucje. Tym bardziej dziękuję panie prezesie za zorganizowanie dzisiejszego spotkania i tą nagrodę, która będzie wręczana dla organizacji polonijnej. Wiemy przecież, że patron fundacji, pan profesor Janusz Kurtyka, miał swój wkład w rozwój badań historycznych polsko-ukraińskich w 2008 roku. Otrzymał od prezydenta Ukrainy order za zasługi. Podkreślono w uzasadnieniu przy tym wkład pana profesora w budowę autorytetu i pozycji Ukrainy na świecie. To najlepiej pokazuje, że szczególnie w tym roku ta nagroda, te nagrody mają szczególny wymiar i są bardzo ważne w kontekście tego, co się dzieje na samej Ukrainie. Dbanie o dobre imię Polski to nasz wspólny obowiązek i mam nadzieję, że będziemy dalej w tym zakresie współpracowali tak z Fundacją, jak i z Instytutem, jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziękuję za dotychczasową współpracę i liczę na równie dobrą albo jeszcze lepszą w przyszłości. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie ministrze. Wielkie brawa. A ja proszę o zabranie głosu panią dr Barbarę Fedyszak-Radziejowską, doradcę prezydenta RP Andrzeja Dudy. Zapraszamy serdecznie na scenę. Pani Zuzanno, panie prezesie, drodzy i szanowni państwo, zacznę od pokazania grafiki, którą w imieniu pana prezydenta będę miała zaszczyt wręczyć panu prezesowi, a z taką oto dedykacją, którą pozwolę sobie przeczytać. Z wyrazami wdzięczności i szacunku dla osób zaangażowanych w dzieło Fundacji imienia Janusza Kurtyki, powołanej z myślą o promocji historii i historiografii Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą, w tym w organizację konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Mam nadzieję, że z taką dedykacją będzie, że tak powiem, podtrzymywała nie tylko ciepłą, ale pełną merytorycznego uznania opinię pana prezydenta i jego współpracowników o fundacji. I jeśli państwo pozwolicie, ja jeszcze powiem kilka słów, bo przed chwilą usłyszałam, że
pan prezes nie miał możliwości poznania, a ja jestem osobą, którą świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wysłał. To było przez media przyjęte po prostu na granicy histerii, co taka, przepraszam, baba od socjologii wsi ma robić w Kolegium IPN-u, co zresztą było komunikatem na temat stanu świadomości naszych elit, jeśli chodzi o rolę chłopów, tak? O wsi, rolę wsi po wojnie, żołnierze wyklęci. Dzisiaj to już wiemy, jest opisany, tak? Baza. Nieudana kolektywizacja. W 1900, to z materiałów IPN-u nauczyłam się tego na pamięć, w 1953 roku ponad połowa więźniów to byli chłopi, którzy trafiali do więzień za anty... Jak to się nazywało? Dzięki Bogu nie pamiętam. Propagandę, czyli przeciwko kolektywizacji. Więc jakby to powiedzieć, dzięki temu, że byłam w Kolegium IPN-u, mogłam osobiście obserwować pracę prezesa Janusza Kurtyki, który to motto, które jest mottem fundacji, tak, nazwał po imieniu pewien problem z naszą tożsamością i z naszą wspólnotą w ten sposób, że brakuje nam odwagi, żeby polską historię i polską historiografię promować za granicą. Ja myślę, że teraz pozwolę sobie być na chwilę socjologiem i to niekoniecznie wsi. I powiem tak, porównajcie państwo dwa okresy. 123 lata jesteśmy pod zaborami. To zresztą paradoksalne, że udajemy, że nie pamiętamy, że jednym z zaborców były Austro-Węgry, z Węgrami włącznie, ale to taka dygresja polityczna, już się z tego wycofuję. Natomiast te 123 lata to była sytuacja, w której kolejnym pokoleniom, mówię w tej chwili jako człowiek, który specjalizuje się w naukach społecznych, nie w historii, odbierano poczucie pewności, że są zdolni do posiadania własnego państwa, że są zdolni do tego, żeby, że tak powiem, samemu wyłaniać władzę i że są gorszym, niepełnowartościowym narodem Europy. 123 lata. Nasza niepodległość liczy 104 lata. Można by powiedzieć, że wystarczy kilkanaście lat i się to wyrówna. Tylko że w ciągu tych 104 lat zdarzyła się wojna bolszewicka, okupacja i II wojna światowa, no i PRL z całym ideologicznym sztafarzem, który kontynuował odbieranie nam poczucia własnej wartości. Proces więc trwa. Panie prezesie, nie ma przeproś, tak, tutaj wszystko jest przed nami, ale chciałabym państwu zwrócić uwagę, że to nie jest tylko, jeśli wolno mi polemizować z świętej pamięci Januszem Kurtykiem, to nie jest tylko kwestia odwagi. To jest kwestia tożsamości, którą wypracowali nasi zaborcy w kolejnych pokoleniach Polaków i którą najwyższy czas spokojnie, bez emocji, ale konsekwentnie odbudowywać. Normalny naród w Europie ma prawo do swojej historii, historiografii i do opowiadania tej historii innym, nawet jeśli nie za bardzo chcą tej historii słuchać. Dziękuję. Pani doktor, dziękujemy piękne za te niezwykle cenne i ważne słowa. A ja, drodzy państwo, zapraszam i proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszego wydarzenia, panią doktor Jadwigę Rodowicz-Czechowską, zastępcę dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wielkie brawa. Dzień dobry państwu. Panowie prezesi, panowie ministrowie, szanowni profesorowie, pani doktor, szanowna Rado, wszyscy uczestnicy, bardzo serdecznie witam w tym upalnym dniu w murach, nie tylko w murach, ale w całym kompleksie wspaniałym Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które i właśnie tutaj chętnie weszłabym w szranki sporu z panem prezesem Nawrockim, czy ta kreska ukośna, czy ten ukośnik między przeszłością i przyszłością to jest brak obecności, brak teraz, bo nasze muzeum nie stałoby tutaj, gdyby nie spójność wysiłków i Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego i społeczności lokalnej, no i wreszcie oczywiście opieki resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Nie bylibyśmy w tych murach, nie bylibyśmy w tym wspaniałym kompleksie, w
którym łączą się dwa serca. Jedno to historyczne, wielka historia, wielkie narracje, również zróżnicowane narracje na temat tego, jak Polska się odtwarzała, jak podążała drogą ku niepodległości, ale też ten wątek, to drugie serce, rodzinne, to zielone serce, to, że właśnie tu pani Aleksandra zakupiła tę działkę, że tu się dziewczynki wychowywały, że te córki wreszcie po emigracji wróciły i włożyły wiele wysiłków w to, żeby to muzeum stanęło. I po co ono stanęło? No właśnie po to, żeby służyć jako miejsce do gromadzenia, do opieki nad artefaktami, nad kolekcjami, nad pamięcią, do różnorodnych interpretacji tej pamięci. To bardzo ważne, i spójne. Tutaj moje słowa nie tak mądre jak profesorów, jak te, które tu jeszcze padną, ale też sobie przygotowałam pewien cytat z Paula Konertona, co prawda, na temat tego, jak społeczeństwa pamiętają. I tu jest takie ładne zdanie początkowe. Wszystkie początki zawierają element przypomnienia. I to bardzo ważne, żeby właśnie wydobywać z niepamięci to, co trzeba sobie przypomnieć i jak tę pamięć trzeba sobie budować. Dla nas to wielka przyjemność, honor i zaszczyt gościć finał, gościć przegląd Przeszłość, Przyszłość Fundacji imienia Janusza Kurtyki, a zwłaszcza galę wręczania wszystkich nagród. Laureatom bardzo serdecznie z tego miejsca już dziękuję. Państwu życzę wspaniałych przeżyć w ciągu dzisiejszego dnia, wielkiego nasycenia intelektualnego, ale także emocjonalnego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo pięknie dziękujemy za te słowa. Proszę o gorące oklaski. A ja ze swojej perspektywy, drodzy Państwo, powiem, że rzeczywiście Muzeum Józefa Piłsudskiego to miejsce niezwykłe, warte poznania i miejsce, które będzie na pewno służyło kolejnym pokoleniom Polaków. Teraz kolejna część. Listy, drodzy Państwo, do uczestników skierowali również prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki. Wielkie brawa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier Jarosław Kaczyński. Również proszę o oklaski. Gorąco dziękujemy za te listy i te listy będą dostępne, drodzy Państwo, na stronie internetowej Fundacji po zakończeniu wydarzenia. A teraz oddaję głos prezesowi zarządu Fundacji, panu Pawłowi Kurtyce, którego proszę o przedstawienie idei przeglądu i publikacji towarzyszącej, a także idei, która stoi za nagrodą imienia Janusza Kurtyki i nagrodami Przeszłość, Przyszłość. Pan prezes podsumuje również dla Państwa dotychczasową promocję zagraniczną książek wybranych w pierwszych trzech edycjach konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Panie prezesie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji imienia Janusza Kurtyki serdecznie witam wszystkich Państwa tutaj w naszych murach, naszych drogich gości, którzy zabierali głos. Bardzo dziękuję za te słowa, one są dla mnie poruszające i muszę powiedzieć w imieniu swoim jako prezesa Fundacji, ale też przede wszystkim jako syna Janusza Kurtyki, że dla nas jest to, dla rodziny, tutaj przecież wszyscy wiemy, że Janusz Kurtyka zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku i obecność Państwa i te słowa to dla mnie nie tylko taki osobisty wyraz Waszej indywidualnej pamięci, ale przede wszystkim z racji tego, że reprezentujecie państwowe instytucje, takiej nadziei, że polskie państwo pamięta. Bo to jest ważne, i żeby do naszej kultury politycznej, urzędniczej, ale wprowadzać jednak to, że pamięta się nie tylko o tych najważniejszych urzędnikach, takich jak prezydenci, ale właśnie, że instytucje pamiętają o tych, którzy mieli duże zasługi na różnych polach i pamiętają po latach. To jest, myślę, bardzo ważne, żeby nie tylko polityka decydowała tutaj o tym, o kim pamiętamy, ale też zasługi i te ludzkie serca, które za tym stoją. I bardzo serdecznie dziękuję za Państwa obecność. Ja o idei przeglądu będę mówił później, bo przed wręczeniami nagród Przeszłość, Przyszłość o tym będzie, ale tutaj nawiążę do tej dyskusji, która się wiązała. Krakowski filozof Roman Ingarden mówił, że teraźniejszość jest tylko jak główka szpilki, że ona nie istnieje, gdyż to, co przed chwilą powiedziałem, już jest przeszłością, a to, co za chwilę powiem, jest przyszłością. Więc istnieje tylko przeszłość i przyszłość, a cała reszta jest jak mrugnięcie okiem. I to jest filozofia, która nam przyświeca. My zajmujemy się przeszłością, ale po to, żeby kształtować przyszłość.
I dla nas nagroda imienia Janusza Kurtyki, o której będę teraz mówił, jest takim właśnie projektem. To nie jest tylko nagroda, to nie jest tylko docenienie, że ktoś wydał wybitną książkę. To jest narzędzie projektowe, narzędzie wpływu na przyszłość. Taka jest cel, taka jest filozofia, dlatego że my te książki tłumaczymy, wydajemy w najlepszych zagranicznych wydawnictwach, jeździmy z autorami na promocje zagraniczne, pokazujemy te książki na zagranicznych uniwersytetach i staramy się, żeby one wchodziły w krwiobieg światowej nauki na tyle, na ile możemy z pozycji organizacji pozarządowej. I myślę, że robimy to dobrze. Nasz pierwszy laureat, profesor Tadeusz Wolsza, niezapomniana przygoda w Stanach Zjednoczonych. Naprawdę strasznie dobrze to wspominamy. To jest jego książka polska. To jest drugie wydanie, które zrobiliśmy polskie, Dotyk Katynia i Encounter with Katyń, promowany w Stanach Zjednoczonych już kilka lat temu. Bardzo, myślę, udane wydawnictwo. Popatrzmy, jak promowaliśmy tą książkę poprzez film. Forests can hold many secrets, both terrible and dark, hidden in the whispering trees, echoing in the ground. Secrets, lies, screams, gunshots, and truth. This is the tale of a half century of deceit, but also courage. The untold story of the Katyn Massacre, a brutal murder of thousands of Polish prisoners of war. In the spring of 1940, around 22,000 Polish military and civilian elites were executed in the shadows of the Katyn Forest. A terrible history narrated by the witnesses who were kept silent for decades. Encounter with Katyn by Professor Tadeusz Wolsza. To był nasz pierwszy spot promocyjny do tej książki, dlatego że właśnie w ten sposób chcemy to pokazywać, żeby przyciągać nie tylko treścią, ale też pokazywać, że to jest ciekawe, że to jest pasjonujące, że ta historia w nas żyje. Tych książek mamy jeszcze trochę. Dlaczego dowódcy amerykańskich wojsk mają nie dostać po jednym egzemplarzu? Dlaczego nie mielibyśmy użyć tego do promocji na dużą skalę, dlatego że co trzeba powiedzieć, i dzisiaj to też wybrzmi po południu, podczas debaty o przyszłości stosunków polsko-ukraińskich, żyjemy dzisiaj od 24 lutego w takim czasie, gdy historia przyspieszyła, gdy wychodzenie ze 123 lat mentalnego zblokowania można przyspieszyć o być może dziesiątki lat. Teraz wydarzenia dzieją się szybciej i prawda jest taka, że maksymalna stawka w tej grze, to jest moja teza, w którą głęboko wierzę, w grze geopolitycznej to być może jest odwrócenie ostatnich 350 lat. To leży na stole, można to wygrać. Oczywiście można skończyć też z zupełnie innym wynikiem, ale trzeba być świadomym, jaki jest maksimum możliwości, które Polska może osiągnąć. Nasz drugi laureat, profesor Andrzej Chwalba, za książkę Wielka Wojna Polaków. To jest wydanie angielskie, okładka wydania angielskiego, wydana w Peterlangu, również z tłumaczeniem niemieckim. I popatrzmy, w jaki sposób chcieliśmy ją i promujemy ją tak naprawdę. In 1914, the great powers clashed and waged a war that shaped lives of generations. In the wake of the great conflict, some new nations emerged. Others recovered their long-lost independence. This book tells the story of a nation divided for over a century between three empires. A tale of heroism and defiance, of patriots who wanted to fly their own colors. Far from the trenches of Verdun and the rocky shores of Gallipoli, a different war was being waged. A war for independence and freedom. After over a century of oppression, Poland was to be free again. The People of Poland at War, 1914 to 1918, by Professor Andrzej Chwalba, available on Amazon. Opowiadaliśmy o Katyniu, o II wojnie światowej,
Druga nasza edycja to opowieść o latach przełomie wojny polsko-bolszewickiej, odzyskaniu niepodległości. I tą opowieść kontynuowaliśmy również poprzez nagrodę dla Damiana Markowskiego. Dwa powstania, Bitwa o Lwów, również wydana w Peterlangu w tłumaczeniu na angielski i w tłumaczeniu na niemiecki, a sportretowaliśmy filmowo ją w następujący sposób. This was once the home of many cultures, ornamented by splendid monuments of architecture, renowned for its scholarship, arts and sciences. Lviv, Lwów, or Leopolis, once the regional capital of Galicia in the Austro-Hungarian Empire, could vie with Prague or Vienna for grandeur. Each of the ethnic communities that inhabited it, Poles, Ukrainians, Jews, Armenians, to name but the largest, considered Lviv its very own. When the Habsburg Empire crumbled, the flames of civil war engulfed the City of Lions. Lwów or Lviv, two uprisings in 1918 by Damian K. Markowski, is a book which tells the story of the bitter contention, looking at the developments from the point of view of both belligerents. Available on Amazon. Z tymi właśnie filmami jeździmy na zagraniczne uczelnie, pokazujemy te filmy podczas promocji zagranicznych. Przed nami procedura wydawnicza kolejnych laureatów, profesora Andrzeja Nowaka, który odbierał tą nagrodę w zeszłym roku za książkę Pierwsza zdrada Zachodu. Tutaj wczoraj podczas Dniu Debat profesor Marek Kornat powiedział takie słowa, że on dawno nie widział dobrej syntezy dyplomacji z okresu odzyskiwania niepodległości przez Polskę wydanej na rynku zagranicznym. To jest to. To jest właśnie taka synteza. Każdy, kto czytał, wie, że to naprawdę niesamowita praca i myślę, że będzie to wielki sukces wydawniczy z jednym z najlepszych wydawnictw na świecie, brytyjskim wydawnictwem Routledge. To były ciężkie negocjacje, ale udało nam się dojść do porozumienia. Oraz druga książka, którą w tym momencie mamy w procesie tłumaczenia, książka doktora Sławomira Dębskiego Między Berlinem a Moskwą, stosunki niemiecko-sowieckie w latach 1931-1941. To wszystko jest przez nas następnie sprzedawane na uczelniach zagranicznych podczas dyskusji w zagranicznych think tankach, innych organizacjach, również polonijnych. Promujemy te książki również we współpracy z organizacjami polonijnymi. I chciałbym, żeby parę słów o tym powiedział Łukasz Płoski. Łukaszu, jeśli mogę cię poprosić, to zaprezentuj, jak promujemy je poza granicami. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję. To jest wielki zaszczyt, aby przed tak zacnym gremium móc przedstawiać najważniejszy projekt Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Zacznę tę prezentację od naszej pierwszej podróży, podróży, która została już wzmiankowana z profesorem Wolszą. Podróż ta, jej destynacją były Stany Zjednoczone. I widzimy tutaj to, co my widzieliśmy wtedy, widok na Manhattan. Drodzy Państwo, podkreślę na początku, że ta podróż była bardzo różnorodna. To znaczy z jednej strony docieraliśmy na uniwersytety, przykładem może być University of St. Thomas. Z drugiej strony były to również think tanki, jak na przykład Victims of Communism Memorial Foundation, ale także nie zapomnieliśmy o Polonii, o promocji w ambasadach, czy to polskiej, czy to nieco bardziej egzotyczne jak ambasada Indii. Chciałbym Państwu zaprezentować kilka przykładowych fotografii. Tutaj widzimy zdjęcie ze spotkania w Institute of World Politics w Waszyngtonie. To z kolei wspomniane już University of St. Thomas w Houston. Podczas tej promocji współpracował z nami profesor John Hittinger ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj spotkanie częściowo dla Polonii, częściowo dla Amerykanów w Instytucie Piłsudskiego i wspomniana Victims of Communism Memorial Foundation. Nie zatrzymaliśmy się przy tym na promocji laureata pierwszej edycji
na książki kolejnych laureatów w dwóch kolejnych edycjach, czyli profesora Chwalby, doktora Markowskiego, była kontynuowana. Natomiast niestety rzeczywistość pandemiczna kazała nam zredefiniować ten projekt. Całe szczęście udało się opracować nową formułę, wykorzystać technikę docierania online i dzięki temu zorganizowaliśmy spotkania między innymi w Berlinie, to znaczy było to spotkanie online, ale we współpracy z CBH PAN w Berlinie. Byliśmy także ponownie tym razem online w Institute of World Politics. Tutaj widzimy screen ze spotkania w Central Connecticut State University. Ale warto podkreślić, że przy tych dwóch edycjach konkursu, przy tych dwóch promocjach nie ograniczyliśmy się do środowiska anglojęzycznego. Współpracowaliśmy z Uniwersytetem w Ratyzbonie, a także z Uniwersytetem w Bonn, czego owocem były bardzo ciekawe spotkania, które z jednej strony docierały do pracowników naukowych, do badaczy, ale też, co jest ważne, w tych spotkaniach uczestniczyli bardzo aktywnie studenci, którzy zadawali pytania. No i jest to nadzieja, że w ich przyszłej pracy naukowej również te książki będą cytowane, będzie się o nich pamiętać. Tutaj właśnie widzimy screen ze spotkania ze współpracy z Uniwersytetem w Bonn. Stany Zjednoczone również pojawiły się w tej promocji. Po jakimś czasie było możliwe odświeżenie tej formuły spotkań tradycyjnych, czego owocem było spotkanie w Londynie. No i pragnę podkreślić, że ten projekt się nie zatrzymuje, że wciąż mamy plany na przyszłość. Już mamy w tym momencie zaplanowane spotkania w grudniu na The University of Kansas, a także na University College London. Są to bardzo ważne uczelnie, są to spotkania, w ramach których współpracujemy z naukowcami lokalnymi, więc jest to też gwarantem tego, że nasze prace, nasi laureaci i wiedza, którą oni niosą w swoich książkach, będzie docierała tam, gdzie chcemy z nią dotrzeć. I nawiązując do tych wszystkich bardzo ciekawych rozmów na temat tytułu naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym spróbować Państwu zaproponować spojrzenie na ten nasz projekt i na tę promocję, jak wspinanie się po tym ukośniku z przeszłości w przyszłość. I możemy spojrzeć przez to na ten ukośnik jako rodzaj kładki, jako rodzaj wehikułu. I właśnie te spotkania, które realizujemy, mam nadzieję, że taki efekt osiągną. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Wielkie brawa, bardzo serdecznie dziękuję za prezentację pana prezesa Pawła Kurtyki i pana dyrektora Łukasza Płoskiego. Drodzy Państwo, teraz, szanowni goście, moment, na który oczywiście wszyscy czekamy. Już za chwilę wręczona zostanie nagroda imienia Janusza Kurtyki w szóstej edycji konkursu. Mam zaszczyt podkreślić, że na mocy uchwały Rady Programowej Fundacji z 10 czerwca 2022 roku nagrodę imienia Janusza Kurtyki w szóstej edycji konkursu otrzymał dr Przemysław Benken za książkę pod tytułem Tajemnica śmierci Jana Rodowicza. Anody, wielkie brawa. A teraz, drodzy Państwo, zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego laureata i nagrodzoną pracę. Książka, którą napisałem, opowiada historię śledztwa prowadzonego przez Wydział 4 Departamentu 5 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przeciwko zasłużonemu weteranowi Szarych Szeregów Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego Jana Rodowicza, pseudonim Anoda. Śledztwo to toczyło się od 25 grudnia roku 1948 do 7 stycznia roku 1949 i zakończyło się śmiercią podejrzanego w dotychczas niewyjaśnionych okolicznościach. Funkcjonariusze, którzy prowadzili owe śledztwo, przedstawiali jego historię w taki sposób, iż Jan Rodowicz, załamany faktem aresztowania, popełnił samobójstwo, wyskakując przez okno
z 4. piętra budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej, w wyniku czego poniósł śmierć na miejscu. Natomiast jego koledzy z okresu konspiracji, jak również rodzina, na podstawie informacji, które do nich docierały, uważali, że śmierć Jana Rodowiesza nastąpiła wskutek działania osób trzecich, w tym wypadku funkcjonariuszy MBP, którzy zastosowali wobec podejrzanego, nawet jak na ówczesne warunki i stan prawny, niedozwolone metody prowadzenia przesłuchania, czyli przemoc fizyczną. I właśnie to miało doprowadzić do śmierci podejrzanego. Natomiast ponieważ nawet w ówczesnym uwarunkowaniach prawnych było to przekroczenie uprawnień, funkcjonariusze, chcąc ukryć ten fakt, upozorowali samobójstwo, wyrzucając ciało Jana Rodowicza przez okno, co miało również taki dodatkowy element dla nich korzystny, ponieważ niszczono w ten sposób legendę służonego weterana Armii Krajowej. Gnębiono też dodatkowo jego rodzinę, która nie mogła się pogodzić z tym, że ukochany syn popełnił samobójstwo i poniósł śmierć właśnie w taki sposób. Tutaj ta nagroda jest bardzo ważna, po pierwsze ze względów dla mnie osobistych, a po drugie, że pozwoli ona także, aby ta historia Jana Rodowicza, którego opisuje w książce, dotarła do szerszego grona odbiorców. Do odbiorców, którzy w innym wypadku nigdy by się z tą postacią nie mieli okazji zetknąć. A jeżeli przy okazji zainteresują się oni naszą historią najnowszą, jeżeli dowiedzą się oni nieco więcej na temat tego, jak wyglądała nasza rzeczywistość społeczno-polityczna w latach 40., czym była Armia Krajowa, jakie były dalsze losy weteranów Powstania Warszawskiego. W ogóle, że też będziemy oglądać fakt, że było coś takiego jak Powstanie Warszawskie, a nie tylko Powstanie w roku 1943 w getcie warszawskim. To wszystko, myślę, że będzie miało dużą wartość i będzie to z korzyścią dla wszystkich. Drodzy Państwo, nagrodę imienia Janusza Kurtyki w 6. edycji konkursu doktorowi Przemysławowi Benkenowi za książkę Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody wręczą przewodnicząca Rady Fundacji imienia Janusza Kurtyki, pani Zuzanna Kurtyka oraz prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. Zapraszam na scenę. Zapraszamy na scenę również laureata doktora Przemysława Benkena. Wielkie brawa. Proszę Państwa, nagroda imienia Janusza Kurtyki dla doktora Przemysława Benkena za książkę Tajemnica śmierci Jana Rodowicza Anody. Proszę o gorące oklaski. Jeszcze raz wielkie i gorące brawa, drodzy Państwo. A teraz bardzo proszę pana doktora o zabranie głosu. Wielce Szanowni Państwo, przyznanie nagrody imienia profesora Janusza Kurtyki jest niewątpliwie wielkim wyróżnieniem, zwłaszcza jeżeli zapoznamy się z listą publikacji, która została zgłoszona do tegorocznej edycji nagrody, edycji poświęconej dziejom Armii Krajowej. Na tej liście znajdziemy szereg wartościowych publikacji, z których, jak sądzę, przynajmniej kilka innych również mogłoby zostać przetłumaczonych na język angielski, by promować naszą historię za granicą. Tym większym wobec tego dla mnie wyróżnieniem jest, iż przedstawiciele, znaczy członkowie Rady Programowej Fundacji imienia profesora Janusza Kurtyki, wśród których znajdują się przecież wybitni polscy naukowcy, zdecydowali o wyróżnieniu akurat
ekspozycji, którą napisałem, poświęconej Janowi Rodowiczowi. Jest to dla mnie również ważne w kontekście osobistym, w tym sensie, że jako już niemal 10-letni pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, chociaż również nie miałem okazji osobiście zetknąć się z postacią pana profesora Kurtyki, to jednak potwierdzam słowa pana prezesa, że jego duch cały czas jest obecny w Instytucie Pamięci Narodowej i myślę, że pozwala on wydobywać z pracowników wszystko to, co najlepsze. Więc to jest na pewno też ten bardzo ważny element, o którym warto wspomnieć. Ważna jest bardzo również też obecność tutaj rodziny pana profesora Kurtyki, obecność władz państwowych, przedstawicieli władz państwowych i także przedstawicieli kierownictwa Instytutu Pamięci Narodowej, jak również wszystkich państwa na tej sali, co jak sądzę jest pewną emanacją trwającego, wciąż nieustającego procesu badania i popularyzowania naszych dziejów najnowszych w kraju i za granicą. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Panie doktorze, pięknie dziękuję za to przemówienie, za te słowa i proszę o pozostanie na scenie. Doktor Przemysław Benken, książka pod tytułem Tajemnica śmierci Jana Rodowicza, Anody. Jeszcze raz proszę o gorące oklaski. Drodzy państwo, a przed nami kolejna część tego wyjątkowego dnia i tej wspaniałej, niezwykłej uroczystości. Zapraszam do wysłuchania debaty z laureatem, którą poprowadzi dla państwa dr Damian Bębnowski. Zapraszam na scenę, panie doktorze. Jeszcze chwilkę, drodzy państwo, musimy zaczekać o przygotowanie odpowiedniej aranżacji tutaj na scenie, ale już za moment ta debata z panem doktorem Przemysławem Benkenem się rozpocznie i myślę, że kilka niezwykłych, ciekawych wątków, informacji tutaj usłyszymy w tej rozmowie. Już za chwileczkę ta debata się rozpocznie. Pan doktor Damian Bębnowski będzie tę debatę dla państwa oczywiście prowadził. I zapraszamy dr Przemysław Benken, dr Damian Bębnowski. Wielkie brawa. Dzień dobry państwu. To dla mnie duży zaszczyt, że mogę poprowadzić tę rozmowę już oficjalnie z laureatem tegorocznej edycji naszego konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki, flagowego projektu naszej fundacji. Jako członek zarządu nie ukrywam, że jestem niezwykle dumny, że prowadzimy taki projekt, którego skalę mieliście państwo okazję poznać. Szanowni państwo, pan doktor Przemysław Benken jest historykiem i politologiem, absolwentem dwóch polskich uczelni, Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tej drugiej uczelni obronił swój doktorat. Obecnie, jak słyszeliśmy, jest pracownikiem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Specjalizuje się w historii wojskowości, najnowszej historii Polski, zwłaszcza w zakresie zagadnień dotyczących komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Opublikował kilka monografii, wiele artykułów naukowych, popularno-naukowych, a zwłaszcza tę książkę, która dzisiaj otrzymała nagrodę Tajemnica śmierci Jana Rodowicza, Anody. W czasie spotu mieliśmy okazję usłyszeć, ale także zobaczyć w tym załączonym materiale, że Jan Rodowicz był przedstawicielem wyjątkowej grupy społecznej, przedstawicielem pokolenia Kolumbów,
które w okresie wolnej Polski, a następnie w okresie okupacji stanowiło swoisty fenomen społeczny. I może zacznijmy od tego, jakby pan scharakteryzował Jana Rodowicza jako przedstawiciela tej młodej warszawskiej inteligencji, jako przedstawiciela swojego pokolenia, pokolenia Kolumbów. Ja chciałbym zacząć od tego, że choć tytuł książki mówi o śmierci bohatera, to jednak niemałe jej fragmenty poświęcone są też jego życiu, bo to jest bardzo ważne, jak się ono kształtowało. I tak jak pan tutaj już wspomniał, Jan Rodowicz był przedstawicielem specyficznego pokolenia młodzieży polskiej, już urodzonego i wychowanego po odzyskaniu niepodległości w listopadzie roku 1918. I to pokolenie doskonale zdawało sobie sprawę z tego, iż ta wolność od wpływów wewnętrznych, wolność wywalczona po tym, jak odrodziło się państwo polskie, no nie jest czymś, co zostało dane raz na zawsze, może zostać odebrana, utracona. I w sytuacji, kiedy pojawia się zagrożenie wobec niepodległego bytu państwowego, no to obowiązkiem patrioty, młodego patrioty polskiego jest się temu na miarę swoich możliwości przeciwstawiać. I tutaj też charakterystyczne jest to, że jeżeli spojrzymy na otoczenie, w którym Jan Rodowicz się wychowywał, na jego rodzinę, także na wcześniejsze pokolenia, przecież jego przodków znajdziemy również walczących w powstaniu styczniowym, kolejnych, podejmujących kolejne działania w kolejnych latach o charakterze niepodległościowym, to widzimy, że nie jest to, że jego życiorys nie jest czymś przypadkowym, że jest to logiczna kontynuacja tego, w czym się on wychował, o czym mu mówiono, był mały, gdy dorastał. To też jest bardzo duża rola patriotycznego wychowania, z którego wsunęła II Rzeczypospolita. I też oczywiście tutaj naszym głównym bohaterem, bohaterem książki jest Jan Rodowicz, ale i w tej publikacji, i też patrząc szerzej, jest to, tak jak pan wspomniał, bardziej przedstawiciel całego pokolenia wybitnych młodych ludzi. Jeżeli zobaczymy też na jego rodzinę, to przecież ojciec też był naukowcem. Byli to przedstawiciele polskiej inteligencji, którzy doskonale znali polską kulturę, polską sztukę, w tym się wychowywali. I to też ukierunkowywało. I niestety to miało wpływ na to, że w momencie, kiedy nastąpiła tak zwana nowa rzeczywistość, czyli przejęcie władzy w Polsce przez komunistów, tego typu osoby były szczególnie narażone na represje. Oczywiście nawet nie wspominając już o samym fakcie służby w Armii Krajowej, o walce w Powstaniu Warszawskim, późniejszej działalności Jana Rodowicza, to już jakby ten sam, samo to jego otoczenie, to środowisko, z którego on się wywodził, to już go tutaj predestynowało jako osobę, którą komunistyczny aparat bezpieczeństwa postrzegałby jako potencjalnego wroga. Ale oczywiście na to się nakładały jeszcze inne elementy, o których pewnie też za chwilkę może jeszcze powiemy. W materiale filmowym usłyszeliśmy o dramatycznych okolicznościach aresztowania Jana Rodowicza po wojnie. Mogę powiedzieć, że zarówno recenzent pracy, konkursowy recenzent pracy, jak i Rada Programowa podczas finałowego posiedzenia, na którym wyłoniono tę książkę i wybrano ją do nagrody, członkowie Rady Programowej podkreślali znaczenie przeprowadzonej przez pana analizy, szczegółowej analizy źródłowej, która traktuje o różnych hipotezach dotyczących okoliczności śmierci Anody. Jakie hipotezy dotyczące tego tragicznego końca Jana Rodowicza pan badał i jaka okoliczność jest dla pana najbardziej prawdopodobna? Ja myślę, że na początku warto powiedzieć, iż niezależnie od tego, którą z tych okoliczności byśmy przyjęli za prawdopodobną, to należy podkreślić, iż przyczyną tej śmierci jest przede wszystkim aresztowanie Jana Rodowicza przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, gdyż w innym wypadku by do tego nie doszło, więc zawsze ta odpowiedzialność będzie, niezależnie od tego, czy ktoś bardziej będzie się skłaniał ku temu, iż osoby trzecie, w tym wypadku funkcjonariusze, brali w tym czynny udział,
czy też może bardziej przychylałby się do wersji wydarzeń przedstawianych przez samych funkcjonariuszy, kiedy to pewne niedopatrzenie poprzez zostawienie otwartego okna w pokoju przesłuchań na czwartym piętrze budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego doprowadziło do tego, że podejrzany, który wchodził do pomieszczenia jako pierwszy, wykorzystał ten moment, by wyskoczyć przez okno i w ten sposób zakończyć śledztwo, które rozwijało się w kierunku przez niego, dla niego niekorzystnym. Jeżeli przyjrzymy sobie chociażby zeznania funkcjonariuszy, zwłaszcza majora Wiktora Herrera, naczelnika Wydziału 4 Departamentu 5, który to śledztwo nadzorował, to z niego wynika, że Jan Rodowicz po prostu załamał się w trakcie śledztwa. Być może uznał, że to, co do tej pory robił, było czymś bez znaczenia, co doprowadziło go tylko właśnie do tej sytuacji, w której się znalazł, czyli do aresztowania. I to była taka jakby forma ucieczki przed tym, co miało dalej nastąpić, więc tutaj to było takie bardzo silne też uderzenie w legendę tego bohaterskiego człowieka, który no po prostu, może niejako powiedzieć, zachował się tchórzliwie, wybrał takie rozwiązanie w tym momencie, który uznał za najprostsze, aby to śledztwo zakończyć. Natomiast to, jak doskonale wiemy, tutaj tych możliwości rozwoju wypadków jest o wiele więcej, też bardzo dużo, przynajmniej kilka hipotez funkcjonowało, jeżeli chodzi o to, co mogło tam się wydarzyć. Była hipoteza o tym, że mógł zostać Jan Rodowicz zastrzelony w trakcie przesłuchania, pobity, mógł zginąć ewentualnie także w trakcie podjęcia nieudanej próby ucieczki na teren sąsiedniej ambasady Wielkiej Brytanii poprzez okno, poprzez próbę zeskoczenia na garaże przy budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, by później pokonać ogrodzenie i dostać się na teren placówki dyplomatycznej. Także tych różnych hipotez było dużo i wydaje mi się, że do końca co się wówczas wydarzyło dokładnie nie będziemy w stanie powiedzieć. Natomiast co możemy zrobić, to dokonać pewnej analizy, która będzie nam eliminować poszczególne rozwiązania do tego momentu, kiedy zostaną nam pewne kwestie w mojej czy też w ocenie innych historyków, badaczy tego tematu najbardziej prawdopodobne. Tutaj jeżeli przyjrzymy się protokołom przesłuchań zachowanym ze śledztwa Jana Rodowicza, których nie jest zbyt wiele, no one nie są jakoś szczególnie szczegółowe. Widać wyraźnie, że podejrzany stara się tutaj udzielać jak najmniej informacji przysłuchującym go funkcjonariuszom. Wiemy też, że Jan Rodowicz został aresztowany jako pierwszy w sprawie, która miała dotknąć cały szereg, kilkadziesiąt osób z dawnego zgrupowania Armii Krajowej pod dowództwem pułkownika Radosława, ponieważ był aresztowany jako pierwszy, przesłuchiwany jako pierwszy, więc z pewnością funkcjonariusze oczekiwali, że te zeznania, które z niego wyduszą, no, będą pomocne w toku kolejnych przesłuchań i zatrzymywania kolejnych osób i będą też niezbędne do tego, aby później wytoczyć proces podejrzanemu. Warto zauważyć, że w praktyce komunistycznego aparatu bezpieczeństwa już sam fakt zatrzymania podejrzanego to uchodził za to, że ta osoba jest winna, przynajmniej z perspektywy komunistycznego aparatu bezpieczeństwa. Pozostawało jedynie uzyskać na to dodatkowe uzasadnienie od podejrzanego i jak wiemy, no robiono to na różne sposoby, w tym również bardzo brutalne. Wiemy również, że wbrew temu, co w latach 90. przedstawiał major Wiktor Herrer w trakcie śledztwa prokuratorskiego, które miało podjąć próbę wyjaśnienia okoliczności śmierci Jana Rodowicza, zdarzało się, że również i na słynnym czwartym piętrze w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego MBP no również stosowano takie metody wobec podejrzanych jak bicie, jak cały szereg różnego rodzaju manipulacji psychologicznych, wskazywanie na możliwość mszczenia się na rodzinie najbliższej podejrzanego. Więc tutaj bardzo różne okoliczności mogły mieć miejsce. I z pewnością nie można wykluczyć tej sytuacji, w której funkcjonariusze poprzez posunięcie się do przemocy fizycznej mogli spowodować śmierć podejrzanego. Aczkolwiek wydaje się, że na tym etapie śledztwa nie zrobili tego jeszcze w sposób umyślny. Ponieważ tak jak powiedziałem, to jest pierwszy zatrzymany, śledztwo trwa dopiero kilkanaście dni. W protokołach przesłuchań nie ma zbyt wielu ważnych informacji, wyjąwszy tą informację dotyczącą zakopania broni przez weteranów powstania warszawskiego Jana Rodowicza i jego dowódcy Henka Kozłowskiego, z którego to elementu funkcjonariusze chcieli potem zrobić nieomalże jakiś wielki arsenał, który mógłby posłużyć weteranom Armii Krajowej do działań terrorystycznych wymierzonych w komunistyczne władze. Chociaż wiemy, że to uzbrojenie
ono się już zbytnio do użytku nie nadawało, ale przecież nie o to chodziło. Chodziło tutaj o stworzenie pewnego rodzaju faktów, które można by propagandowo wykorzystać. Więc jeżeli to wszystko zbierzemy, sumujemy, to wydaje mi się, że tutaj jeszcze ta ewentualna śmierć Narodowicza, jeżeli chodzi o bezpośrednie oddziaływanie funkcjonariuszy poprzez stosowanie przemocy fizycznej, mogła być przedwczesna w tym sensie, że funkcjonariuszom na tym etapie tego śledztwa jeszcze nie zależało. Oni też doskonale wiedzieli, że to, co nastąpi później, to przecież będzie proces, będzie wyrok skazujący być może na karę śmierci, być w najlepszym wypadku na dożywocie albo na długoletnie więzienie, chociaż bardziej tutaj dożywocie by raczej wchodziło w grę. No nikt nie mógł przewidzieć tego, co się stanie po śmierci Stalina, że te wyroki później będą zmieszane, że osoby będą opuszczać więzienie, będą rehabilitowane. Więc dla funkcjonariuszy już ten człowiek i tak był w jakimś sensie skończony. Już nic go w życiu dobrego czekać nie powinno. I z tego względu jedyne, co się dla nich liczyło, to wykorzystanie go do tego, aby on przekazał informacje, które pozwolą im później w podobny sposób postąpić wobec jego najbliższych towarzyszy broni z powstania, jego współpracowników. I tutaj być może warto też rozważyć taką okoliczność, że ten skok mógł mieć miejsce, ale nie w kontekście tego, że Jan Rodowicz zrobił to, aby w taki sposób, no można powiedzieć, tchórzowski odciąć się od całej sytuacji, w której się znalazł, tak jak to próbował przedstawiać major Wiktor Herer. Być może jest to pewna próba uniknięcia dalszego udziału w tym śledztwie i mając świadomość tego, co się będzie dalej działo, że funkcjonariusze będą dążyli do tego, by pewne informacje na temat Narodowicza i jego współpracowników wymusić. Tutaj też mogła odgrywać rolę kwestia podejścia do bezpieczeństwa swojej rodziny. Jeżeli tam były jakieś groźby kierowane pod adresem tej rodziny, to też to mogło być jakieś rozwiązanie tego dylematu. I coś, co z jednej strony może być przedstawiane, tak jak to robił major Herer, jako czyn tchórzowski, może nie haniebny, ale no, nic niezłego. Można też interpretować w tym wypadku, jeżeli tak było, czego oczywiście do końca nie wiemy, jako pewien czyn gatunku heroicznego, jako właśnie poświęcenie swojego życia w tym kierunku, aby nie brać dalej udziału, nie realizować scenariusza, który został przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zaplanowany. Więc myślę, że tutaj można by się koncentrować wokół tych dwóch głównych scenariuszy, ponieważ scenariusz zastrzelenia podejrzanego w trakcie przesłuchania, jego scenariusz domniemanej ucieczki na teren ambasady brytyjskiej, no wydaje mi się, że należy weryfikować negatywnie. Tutaj też były oczywiście relacje z drugiej ręki, które przedstawiały różnego rodzaju okoliczności możliwe śmierci Jana Rodowicza, które też wskazywały na wykorzystanie tej przemocy fizycznej w formie pobicia. Więc oczywiście tego scenariusza również nie możemy wykluczać. Tylko jak powiedziałem, wydaje mi się, że na tym etapie śledztwa bardziej to wynikało z pewnej nadgorliwości wobec podejrzanego. To też ważne jest, że Jan Rodowicz był w czasie powstania warszawskiego wielokrotnie ranny. On te obrażenia wciąż odczuwał. To też mi na to zwrócił uwagę członek rodziny Jana Rodowicza, nomen pan Jan Rodowicz, z którym się spotkałem w czasie pisania tej publikacji, że po prostu również też nawet jakieś silniejsze uderzenie w jakieś miejsce, gdzie była dawna rana, mogło spowodować jej odnowienie się. Ale już tak konkludując, cokolwiek byśmy tutaj nie wskazywali, to odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, musi ponosić Komunistyczny Aparat Bezpieczeństwa, musi ponosić osoba, która podpisała nakaz aresztowania Jana Rodowicza, czyli major Wiktor Herer, która też te przesłuchania nadzorowała i na pewno mówiła, co należy w takim momencie robić. Na koniec tylko chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli książka ma tytuł dotyczący bohatera, to jest ona także pewną próbą szerszego spojrzenia na problem, na sposób, w jaki aparat bezpieczeństwa rozpracowywał to środowisko, jakie metody stosował, jak wyglądało samo śledztwo, czemu w ogóle miało służyć aresztowanie Jana Rodowicza i że miała to być, że był to element większej akcji o charakterze represyjnym, wymierzonych, co ciekawe, akurat w tą grupę polskiej młodzieży, która po tym po ujawnieniu się przed władzami komunistycznymi nie była dla tych władz praktycznie większym zagrożeniem. Tutaj zagrożeniem był sam fakt tego, jakie ci ludzie mieli poglądy. To, że walczyli w powstaniu, że mieli pewne doświadczenie bojowe, które ewentualnie w przypadku zaistnienia konfliktu światowego, o którym też się w tym czasie dużo mówiło, mogłoby zostać wykorzystane, ale przede wszystkim właśnie eliminacja ze środowiska, z życia osób niepożądanych. I tutaj też
Może pewnym przykładem może być na koniec taka sytuacja ze Szczecina. U nas też kilku powstańców tutaj się osiedliło po II wojnie światowej, między innymi pan Zbigniew Piasecki, pseudonim Czekolada. On przetrwał bez represji głównie dlatego, że nigdy na temat powstania nie mówił. Przyjechał na ziemię zachodnie, początkowo właśnie z myślą o tym, aby wyjechać na zachód. To się nie udało, ostatecznie się w Szczecinie osiedlił. Ale pierwszą pracę, którą chciał w Szczecinie podjąć, nie otrzymał. Tylko z tego względu, tylko i wyłącznie, ponieważ w arkuszu ankiety osobowej, której wypełniał, podał, że w latach 41-44 przebywał w Warszawie. I to wystarczyło, że mając 17-18 lat, fakt przebywania w Warszawie w czasie, kiedy tam wybuchło powstanie, czynił go osobą już niegodną zaufania. Panie doktorze, gdybym mógł prosić pana o po tej warstwie merytorycznej, faktograficznej, skomentowanie, przybliżenie nam kulisów powstawania książki, na jakich materiałach pan pracował. Wspomniał pan o spotkaniach z członkiem rodziny Anody, do jakich relacji, które być może pana zaskoczyły, udało się panu dotrzeć. Już, no, geneza powstania tej publikacji była specyficzna w tym sensie, że pomysł zaczął się od opracowywania biogramu funkcjonariusza, wspomnianego już tutaj wielokrotnie majora Wiktora Herrera. Zadanie to wykonywałem w ramach przygotowywania leksykonu kadry kierowniczej MBP, których kilka tomów już się nakładem wydawnictwa IPN-u ukazało. I przy okazji właśnie analizy tej postaci zacząłem się zastanawiać, czy jest możliwość, by na to, co się wydarzyło, na śledztwo Jana Rodowicza, ale także na cały ten proces wymierzony przeciwko weteranom powstania warszawskiego, spojrzeć być może nieco szerzej, może nieco inaczej niż robiono to dotychczas, bo to też nie jest tak, że to było działanie w jakiejś próżni. Były już publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Tutaj szczególnie moją uwagę zwróciła praca pani doktor Agnieszki Pietrzak, z którą też dużo rozmawiałem na ten temat, przygotowując maszynopis swojej publikacji, która również udzieliła mi bardzo dużej pomocy w zakresie materiałów, które zgromadziła i swojej wiedzy, którą zbierała, także przy okazji kontaktów z weteranami powstania warszawskiego. Ja tu miałem już troszkę ograniczone możliwości w tej kwestii, gdyż podjąłem pracę nad książką znacznie później. Wiele tych osób już nie żyło, aczkolwiek dzięki pomocy pani Agnieszki Pietrzak, dzięki także pomocy tutaj obecnego Jarosława Wróblewskiego, który również mi tutaj umożliwił spotkania z szeregiem interesujących osób, które znały Jana Rodowicza. No, udało mi się pewne informacje pozyskać, jak również pewna bardziej pogłębiona kwerenda w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej wykazała istnienie pewnych materiałów, które pomogły przy weryfikacji przynajmniej jednej z hipotez, jakie wówczas przed publikacją tej książki funkcjonowały na temat okoliczności śmierci Jana Rodowicza, jak również pomogły szerzej spojrzeć na same metody śledcze, jakie były stosowane, na w ogóle koncepcję i genezę tej działalności prowadzonej przez funkcjonariuszy. Tutaj oczywiście również warto było korzystać z dorobku chociażby takich naukowców jak profesor Filip Musiał. Warto było również sięgnąć do zasobów Archiwum Aknowy, gdzie znajdują się materiały przekazane przez weteranów Armii Krajowej. Tam mają nawet swoje osobne zespoły. Więc jeżeli chodzi o źródła, to przede wszystkim Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a Archiwum Akt Nowych, także materiały, które można było pozyskać z Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego. I tutaj może takie pewne nowum, jeżeli chodzi o szczegółowość w kwestiach dotyczących tajnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa, bo na to też zwróciłem szczególną uwagę, bo niestety trzeba zauważyć, że komuniści starali się środowisko weteranów powstania warszawskiego infiltrować, ponieważ, tak jak już wspomniałem, było ono pod wieloma względami dla nich uznawane za, bo było ono przez nich pod wieloma względami uznawane za niebezpieczne. I tych współpracowników troszkę było, kilku się udało zidentyfikować z imienia i nazwiska po raz pierwszy w tej publikacji, którą napisałem. I co ciekawe, też dzięki temu można było spojrzeć na to, na dynamikę śledztwa. Można było zobaczyć, co i kiedy funkcjonariusze wiedzieli na temat poszczególnych podejrzanych. Można było dzięki temu lepiej zrozumieć pytania, które padały w toku poszczególnych śledztw. Można było też zrozumieć, jak niekiedy niewielkie możliwości obrony miał podejrzany, ponieważ, jak już wspomniałem, kiedy był zatrzymany, to nie było tak, że zaczynało się dopiero śledztwo. Już bardzo wiele materiałów, w tym także o charakterze obciążającym, było zebranych. I tutaj aparat bezpieczeństwa miał bardzo duże
możliwości poprzez umiejętne prowadzenie przesłuchania, nie tylko poprzez bicie czy też tortury psychiczne, ale umiejętne prowadzenie przesłuchania, nawiązywanie do pewnych faktów, wskazywanie na swoją rzekomą wszechwiedzę, doprowadzanie do tego, by uzyskiwać te informacje, które były pożądane. Kiedy to się nie udawało metodami perswazji, oczywiście wchodziły wówczas kolejne argumenty do gry. Ale myślę, że to wszystko warto było w ramach jednej publikacji pokazać. Warto było także trochę szerzej pokazać sylwetki funkcjonariuszy, którzy prowadzili to śledztwo, zwłaszcza majora Wiktora Herrera, który jest postacią niezwykle ciekawą. To, co robił przed i po zakończeniu II wojny światowej, jest niezwykle interesujące. Interesująca jest również jego późniejsza kariera akademicka. Jego nawet pewne zaangażowanie w roku 80 w tworzenie się programu ekonomicznego struktur solidarnościowych, jego późniejsze doradztwo przy tworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, jak również też podejmowane w latach 90. pewne próby wyjaśnienia okoliczności śmierci Jana Rodowicza, czy to poprzez śledztwo prokuratorskie, czy to poprzez działalność dziennikarzy, naukowców, badaczy. Ten dorobek był dosyć duży już, kiedy tą książkę pisałem, więc też postawiałem sobie za cel nie tyle powtarzanie czy komentowanie tego, co już zostało napisane, lecz w miarę możliwości dodanie pewnych nowych aspektów, o których tutaj wspomniałem, które albo nie były specjalnie artykułowane, albo można było je jeszcze poszerzyć dzięki tym dodatkowym badaniom, które jako pracownik IPN-u mogłem prowadzić. I miałem taką możliwość. A relacje rodzinne? Bo... Tak jak już wspomniałem, tutaj miałem okazję spotkać się z panem Janem Rodowiczem. Też zapoznawałem się z relacjami matki Jana Rodowicza, która otrzymywała różne informacje na temat tego, jak się to śledztwo mogło zakończyć. Tam były wskazania na to, że biorąc pod uwagę oględziny zwłok, które dotarły do Zakładu Medycyny Sądowej w jednym z warszawskich szpitali, tam profesor, który te zwłoki widział, miał wskazywać na fakt, iż te obrażenia, które były, mogły nastąpić tylko i wyłącznie w wyniku pobicia. To też miało pewne znaczenie. Chociaż to oczywiście też były kwestie już wcześniej znane. No, pewnym problemem było to, że ten pan profesor, kiedy w latach 60. matka Zbigniewa Rodowicza z nim, matka Jana Rodowicza z nim rozmawiała, on jakby nie, tutaj się zwolnił się niepamięcią, jakby nie chciał potwierdzić tego, o czym mówiono, bo to też nie były jego słowa, tylko słowa osoby trzeciej, która to później przekazywała. No możemy oczywiście na różne sposoby interpretować, dlaczego tego nie chciał zrobić. Może ciągle się jeszcze obawiał, że jest to sprawa, o której warto się nie wypowiadać. Więc, ale co ciekawe, co było dla mnie też bardzo ważne, to fakt, że zarówno w pracy nad książką, jak również po tym, jak ona się ukazała, to przynajmniej dwóch członków rodziny Jana Rodowicza bardzo pozytywnie się do tej inicjatywy odniosło, a przecież też wiemy, że w okresie, kiedy ja tę książkę pisałem, co ciekawe, powstawało jeszcze kilka innych prac, one powstawały o Janie Rodowiczu, powstawały one niezależnie od siebie całkowicie. Można wspomnieć książkę pana Piotra Lipińskiego, książkę pana Mariusza Olczaka, obecnego dyrektora Archiwum Akt Nowych. No i tutaj uzyskałem taką informację, żeby ta książka moja tutaj się cieszyła jakby największym zainteresowaniem ze strony rodziny. Rodzina uważała, że zostało to zrobione dobrze, w przeciwieństwie do krytycznych opinii, które były wyważane wobec prac pana Lipińskiego. Więc no to też jakby świadczyło, było dla mnie ważną wskazówką, że ta analiza, która też no, wymagała dużo czasu, ta książka nie powstawała szybko, wymagała bardzo wielu przemyśleń, wielu czasami nawet również korekt tego tekstu, który był pierwotnie napisany. Jednak przedstawia to, co się wydarzyło w sposób na tyle rzetelny, na ile można to było zrobić, analizując materiały, które mamy do dyspozycji. Ja obawiam się, że już innych dokumentów, które mogłyby nam to bardziej naświetlić, nie poznamy i tego, co się ostatecznie tam wówczas wydarzyło, raczej się nie dowiemy. Pozostają nam tutaj pewne hipotezy, pewne wybieranie najbardziej prawdopodobnych możliwości i odrzucanie tych hipotez, które już z całą pewnością możemy uznać za nieprawdziwe. Sądzę, że te opinie członków rodziny Jana Rodowicza stanowiły dla pana tym samym najlepszą recenzję, która dała panu najwięcej satysfakcji. To jest bardzo ważne. I na koniec chciałbym zapytać, panie doktorze, no, z racji, że fundacja zorganizuje przetłumaczenie tej monografii na język angielski, co pańskim zdaniem ma do zakomunikowania światu zachodniemu historia Jana Rodowicza? No cóż, nie jest to łatwe pytanie. Sama postać młodego człowieka,
który walczy z bronią w ręku, jest już, myślę, że bardzo inspirująca dla zwłaszcza świata zachodniego, gdzie takie postawy często są jakoś doceniane. Jeżeli przykładowo spojrzymy na kinematografię, to widzimy, że takich bohaterów, z którym równie dobrze mógłby być Jan Rodowicz, w filmach zachodnich jest wiele, ale ważne jest też, tak co być może wybrzmiało też na tym filmie promocyjnym, który Państwo wyświetlali, żeby pokazać, że historia Polski się nie kończy na roku 1945. Tak samo kończy się II wojna światowa, ale jest jeszcze coś więcej. Jest właśnie ta próba ujarzmienia społeczeństwa polskiego przez komunistów, którzy tutaj przyjmują władzę, która spotyka się tutaj z pewnym oporem i który musi być przełamywany siłą. I tutaj naród polski dalej ponosi ofiary. Te ofiary się nie kończą w momencie, kiedy padają ostatnie strzały II wojny światowej i ponosi ofiary z naprawdę wybitnych obywateli. Można by podawać wiele przykładów, ale jeżeli dzisiaj mówimy o Janie Rodowiczu, to przecież jest to człowiek, który był obdarzony też wybitnym talentem, który studiował politechnikę na Politechnice Warszawskiej, chciał zostać architektem, chciał brać udział w odbudowie Warszawy i gdyby ustrój w Polsce po roku 1945 był inny, z pewnością zostałby wybitnym architektem, biorąc pod uwagę to, co już osiągnął na tych pierwszym okresie studiów, to już wskazywało, że jest do tego predysponowany. Ale jednak to mu nie było dane. Jego życie zakończyło się w sposób tragiczny, w tym momencie, kiedy on był jeszcze stosunkowo młodą osobą. Nie miał nawet możliwości założenia rodziny, nie miał możliwości realizowania w pełni swoich pasji po tym straszliwym horrorze, jakim była II wojna światowa. Więc myślę, że to spojrzenie może być cenne. To mi przychodzi na myśl w tym momencie, ale sądzę, że gdyby się nad sprawą jeszcze głębiej zastanowić, to można by wskazać kilka innych ważnych aspektów, które również tutaj mogą odgrywać pewną rolę. Szanowni Państwo, pan doktor Przemysław Benken, laureat 6. edycji konkursu o nagrodę imienia Janusza Kurtyki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za tą niezwykle interesującą debatę. Myślę, że jeszcze raz możemy nagrodzić ją gromkimi brawami. Drodzy Państwo, a teraz przechodzimy do kolejnej części naszego wydarzenia, naszej uroczystości. Drodzy Państwo, szanowni goście, już za chwilę po raz drugi w historii wręczone zostaną nagrody Przeszłość, Przyszłość, które w sposób wyjątkowy honorują osoby, których inicjatywy przyczyniają się do promocji polskiej historii i jej upamiętnienia, jednak pozostają w cieniu. Proszę o zabranie głosu prezesa zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki, pana Pawła Kurtykę, i niezwykle serdecznie witam wszystkich nominowanych, wszystkich zgłoszonych i wszystkich obecnych członków kapituł. Panie prezesie, proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiej części naszej uroczystości, wręczenie nagród Przeszłość, Przyszłość, projektu, który zainicjowaliśmy w roku ubiegłym. Te nagrody to 5 kategorii. Kategorii, które wypływają tak naprawdę z naszych projektów, które Fundacja prowadziła. W toku działalności, my naszą działalność prowadzimy od 2016 roku, zaobserwowaliśmy, że jest bardzo dużo organizacji, stowarzyszeń, osób prywatnych, które rzeczywiście działają lokalnie, działają czasem w skali większej, które robią to, co my, podobne rzeczy do nas, zbieżne z naszymi celami, które naprawdę są to osoby przepełnione duchem patriotyzmu, duchem wiary w to, że polską historię trzeba promować, że trzeba wzmacniać tożsamość narodową w nas, Polakach, że mamy piękną historię zarówno lokalną, jak i historię tą dużą polityczną i różnymi środkami nagrodzone przez nas inicjatywy i osoby starają się działać, aby tą historię promować. To są zarówno instytucje, inicjatywy, które działają systemowo w ramach swoich celów statutowych. Dla tych jesteśmy szczególnie surowi. To trzeba zrobić coś naprawdę wow, żeby instytucja, która ma budżet, zwłaszcza państwowy, dostała nagrodę.
to rzeczywiście jury musiało być bardzo pod wrażeniem. Ja akurat w każdej kapitule, każdej kategorii miałem zaszczyt pełnić rolę przewodniczącego, więc prowadziłem te obrady, wysłuchiwałem głosów i wiem, że są takie inicjatywy, za chwilę się o nich dowiemy. Natomiast rzeczywiście, jeżeli instytucja dotowana, państwowa dostaje taką nagrodę, to dlatego, że jest wybitna, a całą resztę chcemy nagrodzić dlatego, że to są wybitne inicjatywy, ale też robione społecznie. To jest wielki skarb, to co państwo robicie. My jesteśmy tacy jak wy, przecież moje środowisko zaczynało w 2010 roku od Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, które tworzyliśmy, działaliśmy totalnie pro bono. My wiemy, jak ciężko jest zdobywać finansowanie, jak ciężko jest działać, z jak dużym ciężarem różnych perypetii ludzkich i instytucjonalnych się to wiąże, więc my bardzo, bardzo doceniamy to nie tylko dlatego, że to są fajne inicjatywy, ale dlatego, że znamy ten backstage. Wiemy, jak ciężko jest do tego dojść, żeby zrobić projekt, zwłaszcza jeżeli nie ma się systemowego finansowania, jeśli robi się go z poczucia serca, często też nie mając menedżerskich kompetencji, prawda? Bo projekt to jest też pewien proces, który ma swoją literaturę, ma swój warsztat, a często przecież ci, którzy działają, uczą się tego w boju i to nie jest proste. Znamy to, wiemy to, ale też dlatego to doceniamy i postanowiliśmy, że będziemy to nagradzać, żeby też te inicjatywy promować, żeby je doceniać. No i mam nadzieję, że od zeszłego roku nam się to udaje. Tegoroczna edycja była naprawdę duża pod względem liczby zgłoszeń. Jesteśmy wyjątkowo szczęśliwi, że tak to właśnie przebiegło. Konkurs cieszy się dużą popularnością i mam nadzieję, że właśnie z tego też wynika to, że te nagrody są prestiżowe, bo nie jest niczym trudnym wygrać taką nagrodę, jeśli konkurencja jest słaba. Ale tu konkurencja jest mocna. Dla mnie osobiście to wielka radość odkrywać te inicjatywy, poznawać te profile, te biogramy, dlatego że widzimy, jakie to jest wielkie bogactwo. I bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym państwu wszystkim, nie tylko tym, którzy dzisiaj tu z nami są i którzy przyjechali odebrać nominacje czy nagrody, natomiast przede wszystkim tym, których mogliśmy w ogóle poznać dzięki temu konkursowi, poznać ich działalność. To jest wielkie bogactwo i naprawdę bardzo się cieszę, że tak wiele osób działa dla Polski. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa. Ja proszę o gorące brawa. A teraz, drodzy państwo, przed nami składy poszczególnych kapituł w skład sekcji Upamiętnienie w terenie. Kapitułu Upamiętnienie w terenie weszli profesor Mariusz Krzysztofiński, Adam Siwek, dr Marek Jedynak, Tadeusz Płużański, Wojciech Markert, dr Marcin Krzek-Lubowiecki, dr Marek Szymaniak, Michał Durakiewicz. Proszę o wielkie brawa. W ramach sekcji Strażnicy Ksiąg, Księgarnie, Antykwariaty, Biblioteki, Wydawnictwa Dariusz Kawa, Kajetan Rajski, dr Wojciech Muszyński, profesor Jan Żaryn, dr Paweł Libera, dr Waldemar Bukowski. Również proszę o gromkie brawa, drodzy państwo. W ramach sekcji Innowacyjne formy edukacji historycznej profesor Andrzej Zawistowski, Magdalena Hajduk, Miłosz Kozioł, Łukasz Wrona, Rafał Pękała, Mikołaj Kaczmarek, Michał Masłowski. Wielkie brawa również. Kolejna kategoria, kolejna sekcja, drodzy państwo, sekcja Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą. Profesor Karol Polejowski, ambasador Sebastian Kęciek, ambasador dr Krzysztof Strzałka, dr Paweł Ukielski, dr Łukasz Kamiński i również proszę o wielkie brawa. I w ramach sekcji Polonia i Polacy za granicą ksiądz profesor Waldemar Gliński, dr Olga Kucharczyk, profesor Jan Wiktor Sienkiewicz. Proszę o wielkie brawa dla wszystkich wymienionych za ich niezwykle ważną i cenną pracę.
Drodzy Państwo, konkurs o nagrody Przeszłość, Przyszłość, dzisiejsza gala oraz towarzysząca jej publikacja zostały dofinansowane w ramach projektu Przegląd Przeszłość, Przyszłość 2022 przez partnerów Fundację Empiria i Wiedza, Pocztę Polską SA oraz przez darczyńcę Fundację PKO Banku Polskiego. W ramach projektu Wyłowić z cienia, czyli Przegląd Przeszłość, Przyszłość 2022 wsparcia udzieliła Fundacja KGHM. Wchodzące w skład przeglądu Przeszłość, Przyszłość wręczenie nagrody Przeszłość, Przyszłość w kategorii Polonia i Polacy za granicą stanowi część zadania publicznego Ziarna Historii 2.0 Pola Wiedzy. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Dziękujemy też, drodzy Państwo, za wsparcie patronów medialnych TVP Historia, TVP3 Warszawa, TVP3 Kraków, Polskie Radio 24, Polskie Radio RDC, Do Rzeczy, Gazeta Krakowska, Dzieje.pl, Historykon.pl, Historia.org.pl. A przed nami, drodzy Państwo, moment, na który wszyscy czekamy, czyli wręczenie drugi raz w historii nagród Przeszłość, Przyszłość. To niezwykła chwila, drodzy Państwo, więc proszę o podkreślenie jej gorącymi, wielkimi brawami. Drodzy Państwo, pierwszą kategorią, w której wręczymy nagrody Przeszłość, Przyszłość jest kategoria Innowacyjne formy edukacji historycznej. W kategorii tej chcemy wyróżnić inicjatywy promujące polską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edukacji dostosowanych do współczesnego odbiorcy. Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę nominowanych w kategorii Innowacyjne formy edukacji historycznej, a nominacje otrzymali. Pan Bartłomiej Włodkowski, Fundacja AWE za inicjatywę z kleksem przez Białołękę. 15 lat temu pan Bartłomiej Włodkowski postanowił odczarować Białołękę, którą do tej pory postrzegano jako miejsce niehistoryczne. Przyświecał mu w tym cel, żeby najmłodsi zasmakowali w dziedzictwie Białołęki i w ten sposób odkrywali własną tożsamość. Stało się to za sprawą projektu z kleksem przez Białołękę. Na projekt od momentu jego powstania złożyły się warsztaty plenerowe na cmentarzu tarchomińskim, wycieczki zabytkowymi autobusami, spływy kajakowe po białołęckim odcinku Wisły okraszone animacjami historycznymi, a także książka z opowiadaniami o historii dzielnicy. A w imieniu męża nominację odbierze pani Agnieszka Włodkowska. Witamy serdecznie. Drodzy Państwo, kolejny nominowany. Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej za inicjatywę pod tytułem Gra Szyfrów. Gra Szyfrów to pierwszoosobowa gra 3D z elementami skradania oraz rozbudowanymi zagadkami. Wprowadza użytkownika w świat wojny, która zdefiniowała Europę. Ten wyjątkowy projekt został stworzony przez Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej, które nawiązuje dialog z młodzieżą, rozbudza zainteresowanie i chęć dalszego zgłębiania wiedzy o historii Polski. Zapraszam na scenę panią Adriannę Paradowską, wicedyrektor Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej. Wielkie brawa. I kolejny nominowany, Historia bez cenzury, za kanał na portalu YouTube promujący historię zgodnie z nazwą kanału. Publikowane na nim nagrania często dotykają nieoczywistych i szokujących zagadnień, nierzadko pomijanych w szkolnych podręcznikach. Ich lekka młodzieżowa formuła oraz nieszablonowy prowadzący z humorem opowiadający o dziejach stanowią klucz do popularności Historii bez cenzury. Zawierający ponad 300 filmów, kanał odwiedziło ponad 381 milionów razy. Odwiedzono ponad 381 milionów razy. Posiada on nieco ponad 1,5 miliona subskrybentów. Warto także wspomnieć, że na kanwie tego niewątpliwego sukcesu Wojciech Drewniak opublikował kilka tomów książek stanowiących swego rodzaju wersję papierową Historii bez cenzury. Niestety przedstawicieli tej inicjatywy nie ma dzisiaj z nami, jednak pozdrawiamy serdecznie, jeśli oglądają nas teraz za pośrednictwem internetu. Wielkie brawa. I kolejna nominacja, drodzy Państwo, kolejnym nominowanym w ramach kategorii Innowacyjne formy edukacji historycznej jest pan Rafał Surdacki za internetową encyklopedię Zaporczyków. To projekt o charakterze edukacyjnym, którego celem jest przybliżenie wiedzy na temat jednego z największych oddziałów partyzanckich AKDZ WiN na Lubelszczyźnie, jakim było zgrupowanie dowodzone przez majora Hieronima Dekutowskiego Zaporę. Portal ten to unikalne, obszerne kompendium wiedzy zawierające stale aktualizowane informacje na temat żołnierzy wchodzących w skład tej formacji oraz ich działalności. Warto podkreślić, że portal jest wynikiem aktywnej współpracy autora oraz najbliższych krewnych i przyjaciół zmarłych już Zaporczyków, którzy biorą aktywny udział w uzupełnianiu publikowanych na nim biogramów podwładnych majora Dekutowskiego.
Razem z nami na scenie jest pan Rafał Surdacki. Witamy serdecznie, wielkie brawa. Kolejna nominacja, drodzy państwo, Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy za projekt PGR Wstydliwa Pamięć. Młodzież z kobylnickich szkół podstawowych nagrała 40-minutowy film prezentujący historię państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w okresie PRL. Poza popularyzacją lokalnych dziejów, celem inicjatywy było także rozwianie mitów i zakłamań istniejących w świadomości społecznej na temat PGR-ów. W filmie zaprezentowano także współczesny obraz wsi, ukazując zmiany, które nastąpiły w infrastrukturze oraz mentalności ich mieszkańców. Jego publikacja wzbudziła refleksję nad spuścizną dziejową regionu słupskiego oraz wywołała szerokie zainteresowanie w skali kraju. Na platformie YouTube film wyświetlono ponad 142 tysiące razy, zaś w dyskusji internetowej pojawiło się szereg ciekawych opinii. Niestety przedstawicieli biblioteki nie mogło być dzisiaj z nami, tym niemniej gratulujemy i proszę o wielkie brawa. A teraz, drodzy państwo, jeszcze pytanie ode mnie. Czy jest na sali pan Stefan Thompson nominowany w zeszłym roku? Rozumiem, że pana Stefana Thompsona nie ma. Przechodzimy więc dalej, drodzy państwo. Dyplomy i nagrody wręczać będzie zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej dr Marek Szymaniak oraz pan Paweł Kurtyka, prezes zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Zapraszam panowie na scenę. I proszę oczywiście o wielkie brawa. Teraz to, na co wszyscy czekamy, czyli ogłoszenie laureata. Szanowni państwo, nagrodę Przeszłość, Przyszłość w kategorii Innowacyjne formy edukacji historycznej otrzymuje Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej za inicjatywę Gra Szyfrów. Wielkie brawa. Gra Szyfrów to pierwszy projekt gamingowy przygotowany jako gra FPP, składająca się z trzech misji osadzonych w realiach wojny polsko-bolszewickiej oraz nawiązujących do wpływu polskiej kryptologii na jej zwycięski finał. Każdy gracz może wcielić się w autentyczne postacie żołnierzy, uruchomić skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed 100 lat, złamać bolszewickie szyfry i zniszczyć pociąg pancerny najeźdźców spod znaku Czerwonej Gwiazdy oraz uratować Europę przed komunistycznym zniewoleniem. Jej premiera odbyła się na największych na świecie targach gamingowych PAX 2022 w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu cieszy się ona dużym zainteresowaniem nie tylko wśród przedstawicieli młodego pokolenia, ale również starszych użytkowników. Dzięki grze szyfrów można na własnej skórze przekonać się, że spryt, odwaga mogą zwyciężyć nad przeważającymi siłami przeciwnika i odcisnąć piętno na wyniku wojny. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Wielkie brawa. Rozumiem, że dyplomy dla pozostałych nominowanych już wręczone, więc jeszcze raz poproszę o wielkie brawa dla wszystkich, dla nominowanych, dla laureata. Serdecznie dziękujemy wszystkim nominowanym za waszą piękną, ciężką pracę na rzecz edukacji historycznej i za kreatywność w wykorzystywaniu w tym celu nowych, nieznanych często ścieżek. Bardzo proszę nominowanych o zajęcie miejsc, a o zabranie głosu przedstawicielkę laureata, zastępcę dyrektora Biura Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej, panią Adriannę Paradowską. Szanowna Kapituło, Szanowni Państwo, zarówno w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, jak i całego zespołu Biura Nowych Technologii chciałabym serdecznie podziękować za to wyróżnienie dla naszego projektu. Przeszłość, przyszłość to motto, które na co dzień jest dla nas tak naprawdę wyznacznikiem naszej pracy, bo za sprawą technologii przyszłości opowiadamy o przeszłości Polski, polskich bohaterów, młodzieży nie tylko w naszym kraju, ale tak naprawdę na całym świecie. Od Bostonu poprzez wszystkie kontynenty naszego świata. Serdecznie dziękuję. Bardzo pięknie dziękujemy za te słowa. Jeszcze raz gratulujemy, drodzy państwo. I przechodzimy do kolejnej kategorii, którą jest upamiętnienie w terenie. W tej kategorii chcemy wyróżnić lokalne inicjatywy upamiętniające polską historię i polskich bohaterów, w szczególności bohaterów podziemia niepodległościowego. Szanowni państwo, zapraszamy na scenę nominowanych w kategorii upamiętnienie w terenie, a nominacje otrzymali
Magdalena Szczepańska, Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach, za ścieżkę edukacyjno-historyczną w miejscowości Brzeziny Bełżeckie, która w przystępnej i atrakcyjnej formie dla każdego odbiorcy przybliża lokalną historię okresu II wojny światowej. Ścieżka przybliża m.in. postać porucznika Stefana Kobosa, informacje na temat 3 plutonu Armii Krajowej Brzeziny Bełżeckie, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i ZWZK Okręgu Lublin, czy wału przeciwczołgowego na obszarze Brzezin Bełżeckich. Zapraszam panią Magdalenę Szczepańską na scenę. Wielkie brawa. I kolejny nominowany, drodzy państwo. Grupa Rekonstrukcji Historycznej imienia porucznika Konrada Bartoszewskiego, pseudonim WIR, za inicjatywy upamiętniające w powiecie biłgorajskim. Grupa Rekonstrukcji Historycznej WIR od wielu lat aktywnie dba o materialne pamiątki po walkach zbrojnych, jakie rozegrały się w powiecie biłgorajskim, między innymi remontując i tworząc nowe tablice informacyjne oraz przeprowadzając renowacje pomników. Jej członkowie zainicjowali powstanie upamiętnień bitwy pod Osuchami wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Biłgoraju przyczynili się do wydania map turystyczno-historycznych poświęconych wojennej historii tego obszaru. Najoryginalniejszymi formami komemoracji powstałymi za sprawą GRH WIR są bez wątpienia zrekonstruowane przez nią w historycznych lokalizacjach obiekty, to jest ziemianka porucznika WIR-a oraz szpital polowy 665. Zapraszamy na scenę przedstawicieli grupy rekonstrukcji historycznej imienia porucznika Konrada Bartoszewskiego, pseudonim WIR. Wielkie brawa, drodzy państwo. I jeszcze raz wielkie brawa, bo to nie koniec. Grupy Rekonstrukcji Historycznej imienia porucznika Konrada Bartoszewskiego, pseudonim WIR. Wszyscy już są razem z nami na scenie. To teraz pora, drodzy państwo, na kolejnego nominowanego, Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne Pro Patria, za działania upamiętniające w powiecie tarnowskim. Od 2015 roku stowarzyszenie podczas różnych wydarzeń o tematyce patriotyczno-historycznej przypomina działalność lokalnych członków powojennej konspiracji niepodległościowej. Dzięki działaniom jego członków odnowiono płytę nagrobną Władysława Stanuli w Ołpinach, efektem czego było wpisanie jego pochówku do ewidencji grobów i weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Drugim zrealizowanym przez organizację projektem w ramach tej inicjatywy było umieszczenie w Rglicach tablicy upamiętniającej działalność placówek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na tym obszarze oraz akcję zbrojną przeprowadzoną przez oddział partyzancki pod komendą Józefa Mitoraja Sowińskiego na tamtejszy posterunek Milicji Obywatelskiej i budynek Urzędu Gminy. Zapraszamy przedstawicieli również na scenę Stowarzyszenia Historyczno-Patriotycznego Pro Patria. Wielkie brawa. I bardzo proszę państwa o podtrzymanie braw. Gorące, mocne oklaski. Chociaż ja wiem, że te dłonie trzeba oszczędzać, bo tych braw jeszcze przed nami sporo, ale myślę, że sobie doskonale, drodzy państwo, poradzimy. Kolejny nominowany, pan Czesław Filipowski, za działalność upamiętniającą w miejscowości Mosty Wielkie. Pan Czesław Filipowski od 1994 roku był zaangażowany w tworzenie i utrzymywanie oraz generalny remont pamiątkowej nekropolii w miejscowości Mosty Wielkie. Wraz z pomocą miejscowego opiekuna symbolicznego cmentarza Marianem Kładnym wykonał pomnik poświęcony 252 ofiarom, których dane gromadził prowadząc kilkuletnią kwerendę źródłową oraz kontaktując się z rodzinami i znajomymi ofiar. Dzięki inicjatywie nominowanego przeprowadzono pod jego kontrolą generalny remont monumentu oraz ogrodzenie polskiego cmentarza, który zaczął być otaczany przez przysłaniające go nowe nagrobki. Dzięki tym staraniom w Mostach Wielkich regularnie odbywają się uroczystości i pielgrzymki kresowian. Niestety pan Czesław Filipowski nie mógł być dzisiaj z nami. Nominację w jego imieniu odbierze pan Michał Siekierka ze Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Zapraszamy na scenę. Wielkie brawa. Drodzy państwo, i kolejny nominowani Joanna Nowaczyk i Przemysław Mieloch za inicjatywy upamiętniające w Wielkopolsce. Przemysław Mieloch jako pierwszy rozpoczął badania dotyczące udziału mieszkańców gminy Mosina w powstaniu wielkopolskim. Ich owocem był wydany z jego inicjatywy przy współpracy z Joanną Nowaczyk pierwszy zbiór biogramów powstańców. Ponadto za sprawą pana Mielocha Mosina stała się prekursorem systemowego znakowania grobów powstańców wielkopolskich w powiecie poznańskim. Joanna Nowaczyk jest inicjatorką przywracania lokalnej pamięci o Piotrze Mocku, całkowicie zapomnianym mosinianinie poległym w powstaniu wielkopolskim.
Nie tylko przeprowadziła ona rzetelne badania nad jego losami oraz napisała poświęcony mu cykl artykułów, ale także zwróciła się do miejscowego proboszcza o oznaczenie jego anonimowego grobu, wystąpiła do Urzędu Gminy o przywrócenie pełnej nazwy ulicy, której wcześniej patronował, wezwała miejscowe szkoły do przeprowadzenia poświęconej mu lekcji historii oraz złożyła wniosek o uhonorowanie Mocka najwyższym lokalnym wyróżnieniem. Zaapelowała także skutecznie do lokalnego społecznika o upamiętnienie powstańca obeliskiem. Od 2010 roku Joanna Nowaczyk i Przemysław Mieloch prowadzą wspólnie stronę internetową poświęconą miejscowej historii. Zapraszam na scenę panią Joannę Nowaczyk. Wielkie brawa, drodzy państwo. I przed nami kolejny nominowany, gmina Nysa, za inicjatywy upamiętniające polskich bohaterów narodowych na swoim terenie. Wśród nich należy wymienić odsłonięcie odlanego z brązu pomnika Józefa Piłsudskiego na rynku w Nysie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywa ta miała szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności, która składa się m.in. z repatriantów z Kresów oraz ich potomków. Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami było wykonanie i usytuowanie przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Nysie pomnika ławeczki Jerzego Kozarzewskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, ufundowanie tablicy stanowiącej hołd dla polskich ofiar okresu ludobójstwa z 1939 do 1947 roku oraz odsłonięcie symbolicznej mogiły na cmentarzu komunalnym. Warto podkreślić, że nominacja związana jest ze zwycięstwem gminy w zainicjowanym przez nas w tym roku konkursie o nagrody Przeszłość-Przyszłość na poziomie lokalnym. Zapraszam na scenę burmistrza pana Kordiana Kolbiarza. Wielkie brawa. A nagrody i dyplomy, drodzy państwo, będą wręczać prezes Zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki, pan Paweł Kurtyka oraz w imieniu marszałek Sejmu, pani Elżbiety Witek, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz członek Rady Programowej Fundacji imienia Janusza Kurtyki, profesor Tadeusz Wolsza. Zapraszam panowie na scenę i proszę państwa, wielkie brawa. Szanowni państwo, to jest ta chwila. Nagrodę Przeszłość, Przyszłość w kategorii Upamiętnienie w terenie otrzymuje Magdalena Szczepańska, Stowarzyszenie Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach. Wielkie brawa. Magdalena Szczepańska jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach, wiceprezesem Stowarzyszenia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz wiceprezesem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Tegoroczna nagroda Przeszłość, Przyszłość dla Magdaleny Szczepańskiej wiąże się z powstałą dzięki jej działaniom ścieżką edukacyjno-historyczną w miejscowości Brzeziny Bełżeckie. Od 2019 roku do 2021 roku odsłonięto 8 tablic dotyczących wydarzeń z 1944 roku, to jest 4 kryjówek porucznika Stefana Kobosa, składu osobowego 3 plutonu Armii Krajowej Brzeziny Bełżeckie, schematu 2 konspiracji Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, schematu ZWZ AK Okręgu Lublin oraz wału przeciwczołgowego na obrzeże Brzezin Bełżeckich. W różnych punktach na terenie całej miejscowości namalowano 10 deskali, podobizm żołnierzy podziemia niepodległościowego i mieszkańców wsi, którzy byli zaangażowani w działalność konspiracyjną, zaś w 2-metrowych klocach dębiny wykonano rzeźby dowódców kompanii Narol. Ponadto zainstalowano kesze do gry terenowej. Stowarzyszenie nie zamierza jednak kończyć na tym rozwoju swojego projektu. W jego planach są bowiem kolejne przedsięwzięcia mające dodatkowo go uświetnić. Między innymi ustawienie budek granicznych ukazujących granice między Generalnym Gubernatorstwem podporządkowanym III Rzeszy a ZSRS wraz z opisem historycznym, odsłonięcie pomnika poświęconego żołnierzom podziemia niepodległościowego oraz uruchomienie Izby Pamięci imienia Karola Kazimierza Kosteckiego i Stefana Kobosa. Jeszcze raz wielkie brawa, serdecznie gratulujemy. I bardzo proszę o wręczenie dyplomów pozostałym nominowanym. Drodzy państwo, proszę o wielkie brawa. Proszę o wielkie, gorące brawa, drodzy państwo.
i również wielkie brawa. I bardzo proszę jeszcze raz o gorące, gromkie brawa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze raz proszę o klaski. A tak, drodzy Państwo, się zastanawiałem, czy się wyczujemy, czy będę musiał jeszcze raz powtarzać, ale widzę, że zaczynamy się już dobrze rozumieć. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję wszystkim nominowanym za Wasz wkład w upamiętnienie polskiej historii. Proszę o zajęcie miejsc nominowanych i o zabranie głosu laureatki. Pani Magdalena Szczepańska ze Stowarzyszenia Ocalić od Zapomnienia w Brzezinach. Jeszcze raz gorące, wielkie brawa. Pokażmy, drodzy Państwo, na co nas stać. I bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, jestem pod wrażeniem, brak mi słów po prostu, postaram się króciutko. Nie wiem, ile mam czasu. Panie Prezesie, jestem wdzięczna za tą nagrodę, za tą nominację, ponieważ kiedy upadam, to właśnie takie chwile jak dzisiaj podnoszą mnie. Powiedział Pan, że wiecie, ile to pracy społecznej kosztuje. 7 lat pracy zajęło mi to, co zrobiliśmy w miejscowości w Brzezinach. Nie zrobiłam to sama. Zrobiłam to z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej, za co im bardzo dziękuję. Przede wszystkim jest taka cicha osoba, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, o którym muszę powiedzieć. Jest to dr Wojciech Hanus. To dzięki niemu wszystko się zaczęło. W 2015 roku, kiedy on przyjechał do Brzezin, pisząc, chciał zebrać relacje na temat porucznika Kobosa. Zbierał materiały, zbierał relacje, zapoznałam się z dokumentacją i wtedy obiecałam sobie, że ta historia musi wyjść na światło dzienne. Nikt nie pamiętał, a raczej nie chciał pamiętać naszego lokalnego bohatera. Dziś prawie wszyscy, prawie, bo jeszcze nie jest ukazany film o nim, premiera będzie 10 września, więcej ludzi zapozna się z tą osobą, wyślemy do Państwa zaproszenia, więc też mam nadzieję, że Państwo nas odwiedzą. Coraz więcej osób zapozna się z tą wspaniałą postacią podziemia niepodległościowego. Jestem dumna, naprawdę jestem dumna z tego, że ja i członkowie stowarzyszenia wraz z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej pomogli nam w tym, żeby ta piękna historia wyszła na światło dzienne. Historia jest historią mojej rodziny też. Mojej tej małej córeczki, która tam siedzi, która ma 6 lat. To dla niej to robię. Dla moich wnuków, prawnuków, żeby poznały swoich pradziadków, wuja, stryja, a także dla mieszkańców i turystów, którzy będą do nas przyjeżdżać. Jestem bardzo wdzięczna za to, aczkolwiek nie kończymy na tym, ponieważ 10 września będzie inauguracja ścieżki edukacyjnej poświęconej majorowi Stefanowi Kobosowi. Wraz z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Lublinie odsłonimy 25 dodatkowych tablic z Państwa Instytutem Pamięci Narodowej oddziałem w Lublinie, z czego jestem bardzo dumna. Więc ta ścieżka będzie jeszcze większa niż to, co w tej chwili Państwu pokazaliśmy, czy co zostało przeczytane. Więc bardzo Państwu za to dziękuję. Oczywiście chcę jeszcze podziękować mojemu wójtowi, do którego wysłaliście zgłoszenie, panie prezesie, bo to gmina zgłosiła moją nominację tutaj do Państwa, do tej nagrody. Powiem szczerze, że podchodziłam tak z dystansem do tego. Myślę, a kolejny jakiś konkurs. Kto będzie myślał o takiej małej miejscowości? A jednak, no proszę, udało się. Jestem tutaj. Dziękuję bardzo. Jestem Państwu bardzo wdzięczna. Dziękuję mojemu mężowi, który zawsze jest przy mnie, który mnie wspiera. Jest też drugi Chrubieszowski Pułk Rozpoznawczy, którzy są zawsze przy uroczystościach upamiętniających żołnierzy podziemia niepodległościowego.
jestem pod wrażeniem tutaj, kogo zobaczyłam z Państwa. Panie profesorze, tutaj szacunek bardzo Pana zawsze oglądam, podziwiam. Panie prezesie, no, szacunek dla Instytutu Pamięci Narodowej. Proszę Państwa, gdyby nie Instytut Pamięci Narodowej, nie udałoby mi się tego wszystkiego. Pieniądze, które pozyskujemy, to są naprawdę znikome środki. Nie przechodzi mi jeden projekt, drugi, trzeci, płaczę. No ale za chwilę przychodzi wójt, pomogę ci. Dzwoni prezes Światowego Związku, poseł Zawiślak, tak samo. Pomogę ci, nie martw się, pójdziemy dalej. I co roku, proszę państwa, przez 7 lat po troszeczku próbowałam tych żołnierzy podziemia niepodległościowego ukazać w takiej przystępnej formie, jak pan tutaj przeczytał, prawda? Nie tylko tablice, bo nie wszystkich tablice zainteresują, ale deskale, czyli malowidła na deskach, którzy idą śladami malarza, artysty, który to wykonał. Oprócz tego rzeźby z drewna. Wspaniała też inicjatywa. Mam nadzieję, że będziemy co roku to kontynuować. Do tego dojdą tabliczki Instytutu Pamięci Narodowej przy poszczególnych posesjach, kto gdzie mieszkał, z Armii Krajowej czy z kolejnej konspiracji Wolność i Niezawisłość. Więc wiem, że dzisiaj, skoro jestem tutaj, to robię coś ważnego. I robię to dzięki Państwa pomocy. Panie prezesie, dziękuję za nagrodę. Dziękuję Państwu wszystkim. Bardzo dziękuję. A my bardzo serdecznie dziękujemy za to niezwykłe przemówienie, wzruszające przemówienie również, ale też pokazujące to, po co są nagrody, przeszłość, przyszłość. I myślę, że w tym miejscu również warto podziękować Fundacji imienia Janusza Kurtyki, że taka możliwość, że takie nagrody są, że można je wręczyć. Dziękujemy pięknie. Proszę o klaski. Drodzy Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przemowę, a przed nami kolejna kategoria: strażnicy ksiąg, księgarni, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa. Celem tej kategorii jest docenienie ponadstandardowych inicjatyw księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców związanych z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia. Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę nominowanych w kategorii strażnicy ksiąg, a nominacje otrzymali Biblioteka Biecz za upowszechnienie historii w ramach swojej działalności. Pod jej auspicjami pani dyrektor Elżbiety Knapik, rozbudowano dotychczasową siedzibę biblioteki, a tym samym przekształcono ją w nowoczesne centrum zdobywania wiedzy, kultywowania kultury oraz ośrodek życia społecznego. Dzięki tym zmianom w odnowionych piwnicach biblioteki ulokowano wystawę poświęconą historii Żydów bieckich, skierowaną zarówno do mieszkańców miasta, jak i turystów z Polski i zagranicy. Zapraszamy na scenę panią dyrektor biblioteki Elżbietę Knapik. Wielkie brawa. Kolejny nominowany, drodzy Państwo, pan Zbigniew Oprządek za prowadzenie wyjątkowego antykwariatu i księgarni w Krośnie. Pan Zbigniew Oprządek prowadzi placówkę raczej kulturalną niż handlową, bez faworyzowania tego, co aktualnie cieszy się popularnością. Swoim klientom proponuje pozycję wedle własnego uznania, nie zamyka się jednak też na ich potrzeby. Jest w stanie zdobyć niemal każdy tytuł poszukiwany przez swoich gości. Zaglądają tam nie tylko krośnianie, ale również przybysze z innych regionów Polski oraz cudzoziemcy. Od kilku lat przy księgarni działa galeria, w której organizowane są wystawy, wernisaże i spotkania z artystami. Niestety pan Zbigniew Oprządek nie ma możliwości być dzisiaj z nami. Przesyłamy mu jednak pozdrowienia i wyrazy uznania dla jego działalności. Proszę o wielkie brawa. I kolejny nominowany, drodzy Państwo, kolejną nominację otrzymuje pan Leszek Żebrowski za działalność wydawniczą poświęconą powojennemu podziemiu niepodległościowemu. Pan Leszek Żebrowski jest autorem licznych książek, a także wydawcą oraz współwydawcą licznych zbiorów źródeł upamiętniających działalność żołnierzy wyklętych. Są to m.in. prace Brygada Świętokrzyska, NSZ, Żołnierze Wyklęci, Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku, kryptonim Orzeł, Warszawski Okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego 1947-1954, Brygada Świętokrzyska, NSZ w fotografiach i dokumentach, Między młotem a swastyką, Władysław Kołociński, Żbik. Wielkie brawa. I kolejny nominowany, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów za działalność archiwalną i wydawniczą upamiętniającą losy Polaków, którzy w latach 1939-1947 padli ofiarą zbrodni ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA.
Archiwum Stowarzyszenia Upamiętnia Ofiary Zbrodni Ukraińskich, Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów powstało społecznie dzięki zaangażowaniu i pracy własnej, swoich członków i wolontariuszy. Na podstawie zgromadzonych zbiorów organizacja prowadzi stałą działalność wydawniczą. Od 1992 roku publikuje kwartalnik Na Rubieży, a także książki dokumentujące mordy dokonane na Polakach na obszarze dawnych województw tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i wołyńskiego. Dzięki działaniom organizacji udało się ustalić dziesiątki nazwisk ukraińskich sprawiedliwych, którzy poinformowali Polaków o grożącym im niebezpieczeństwie. Zbiory te przyczyniły się także do ustalenia liczby zamordowanych Polaków w latach 1939-1947. Zapraszam przedstawicieli stowarzyszenia, pana Andrzeja Siekierkę, przewodniczącego stowarzyszenia, i pana Michała Siekierkę, wiceprzewodniczącego stowarzyszenia, na scenę. Wielkie brawa. Drodzy państwo, nagrody i dyplomy w kategorii Strażnicy Ksiąg wręczać będzie profesor Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i członek Rady Programowej Fundacji imienia Janusza Kurtyki oraz pan Paweł Kurtyka, prezes zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Panowie, zapraszam na scenę państwa. Proszę o wielkie brawa. I to jest ten moment, na który wszyscy czekamy. Przede wszystkim nominowani, to żeby już nie trzymać państwa w niepewności, nagrodę Przeszłość, Przyszłość w kategorii Strażnicy Ksiąg otrzymuje Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Nagrodę odbierze pan Andrzej Siekierka, przewodniczący stowarzyszenia, i pan Michał Siekierka, wiceprzewodniczący stowarzyszenia. Gratulacje, wielkie brawa. Stowarzyszenie działa na rzecz kultywowania pamięci tragicznego losu Polaków, którzy w latach 1939-1947 padli ofiarą zbrodni ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Jego celem jest ujawnienie, dokumentowanie i opisywanie zbrodni, przeciwdziałanie fałszowaniu historii oraz działalność upamiętniająca i patriotyczna. Nagrodzona inicjatywa Archiwum Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów przechowuje ponad 20 tysięcy relacji bezpośrednich świadków ludobójstwa, których dziś nie udałoby się odtworzyć, gdyby nie zaangażowanie członków i wolontariuszy stowarzyszenia. Archiwum zawiera także unikalne dokumenty ikonograficzne. Od 1992 roku organizacja wydaje kwartalnik Na Rubieży, obecnie dofinansowywany ze środków Ministerstwa Kultury, a także książki dokumentujące mordy dokonane na Polakach na obszarze dawnych województw tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i wołyńskiego. Stowarzyszenie gromadzi również relacje o bohaterstwie Ukraińców, którzy pomagali swoim polskim sąsiadom, dzięki czemu udało się mu ustalić dziesiątki nazwisk ukraińskich sprawiedliwych. Zbiory przyczyniły się także do ustalenia liczby zamordowanych Polaków w latach 1939-1947 oraz uzupełniały prace dokumentacyjne i śledztwa prowadzone przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Serdecznie gratulujemy i prosimy o wręczenie dyplomów. Wielkie brawa. I również proszę państwa o wielkie, gorące oklaski. Pięknie dziękujemy wszystkim nominowanym. Wasza praca jest nieocenioną wartością dla naszej teraźniejszości i przyszłości, dla każdego Polaka, bo żeby myśleć o lepszej przyszłości, drodzy państwo, trzeba sięgać po to, co już zapisane na kartach historii. Proszę państwa o zajęcie miejsc jeszcze raz. Pięknie gratuluję, a laureatów proszę o zabranie głosu. Wielkie brawa. Szanowni przedstawiciele Fundacji imienia Janusza Kurtyki, szanowni przedstawiciele władz rządowych, szanowny panie prezesie, szanowny panie wiceprezesie, szanowni państwo, ta nagroda dla naszego stowarzyszenia jest nagrodą szczególną. Bardzo serdecznie za nią dziękujemy. Ja państwu dziękuję w imieniu wszystkich członków naszego stowarzyszenia, w imieniu wszystkich kresowian, kombatantów i seniorów, bo przede wszystkim są to kresowianie, których historia, jak sami państwo doskonale wiecie, była
bardzo trudna, o ile nie jedną z najcięższych, jeżeli chodzi o losy wojenne i powojenne, bo to ich losy były przez cały okres Polski Ludowej i PRL-u pomijane i wymazywane z polskiej historii, a i w latach 90. również nie było łatwo. My w stowarzyszeniu gromadziliśmy relacje świadków, którzy widzieli na własne oczy zbrodnie dokonywane przez członków organizacji ukraińskich nacjonalistów. Tych relacji nie tylko w latach 90. nie było komu zbierać, ale też nie było komu ich słuchać. To stowarzyszenie, które powstało równo 30 lat temu, bo w 92 roku zostało zarejestrowane przez sąd, jako pierwsze zajęło się zbieraniem tychże dokumentów. Mój dziadek był założycielem tego stowarzyszenia, już świętej pamięci. Nie wypada mi o nim przy tej okazji nie wspomnieć, to dzięki niemu tutaj jestem. Przy okazji chciałbym nadmienić, że mój dziadek ze świętej pamięci Januszem Kurtyką bardzo dobrze się znali. Stowarzyszenie razem z Instytutem Pamięci Narodowej współpracowało przy odsłonięciu bardzo wielu monumentów oraz innych upamiętnień w terenie. Szanowni Państwo, nasze pismo na rubieży działa nieprzerwanie od 92 roku. Jak już nadmieniłem, mamy 30-lecie, więc jest to bardzo szczególny dla nas wszystkich dzień. W imieniu stowarzyszenia tutaj do Muzeum Józefa Piłsudskiego przywieźliśmy cały komplet zawierającą wszystkie numery, które wydaliśmy do tej pory, a jest ich 183. Dwa dni temu z drukarni właśnie przyjechały te numery najnowsze. Między innymi jest w nich raport z konkursu Wołyń Pamięć Pokoleń, które nasze stowarzyszenie organizowało, współorganizowało w tym roku. Jest to dobry materiał, który obrazuje, jak w czasach trudnych mówić o historii polsko-ukraińskiej, bo czasy są trudne, stąd tym milej jest w imieniu stowarzyszenia tą nagrodę przyjąć. I ostatnia rzecz na zakończenie. Nasze stowarzyszenie od samego początku popierało wolną i niezależną Ukrainę. Dalej ją popieramy. Nominowany też członek naszego stowarzyszenia w poprzedniej kategorii, Czesław Filipowski, przyjął 6 osób z Ukrainy pod swój dach. Stowarzyszenie zawsze było za wolną Ukrainą, zawsze wspieraliśmy Ukrainę, ale zawsze dążyliśmy do tego, żeby pamięć o pomordowanych Polakach nie zginęła. Jest to obowiązek nas wszystkich, jest to obowiązek państwa polskiego. Taką stawiamy sobie misję. Robimy wszystko, aby Ukraina była wolna, jednakże aby nasze wzajemne relacje były zawsze oparte o prawdę, bo tylko w oparciu o prawdę te relacje będą trwałe, mocne i prawdziwe. Jeszcze raz w imieniu wszystkich Kresowian dziękuję Państwu za tę nagrodę. Akurat tak się złożyło, że najmłodszy ją odbiera. Jest to straszna niesprawiedliwość, bo powinni ją odbierać ci najstarsi. Dziękuję Państwu raz jeszcze. Wielkie brawa, bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa. Drodzy Państwo, a przed nami kolejna kategoria i jest nią dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą. Kategoria ta dotyczy inicjatyw promujących polską historię i broniących jej dobrego imienia za granicą. Nagradzane są działania prowadzone zarówno przez sektor publiczny, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jak i osoby prywatne. Szanowni Państwo, zapraszamy na scenę nominowanych w kategorii dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą, a nominacje otrzymali pan Rafał Zgorzelski, The Warsaw Institute Review, za anglojęzyczny ekspercki periodyk wydawany od 2017 roku, na którego łamach prezentowane są zagadnienia skoncentrowane wokół Polski i Europy. Głównym celem wydawców i redakcji The Warsaw Institute Review jest podkreślenie roli Rzeczypospolitej jako geopolitycznego lidera w Europie Środkowej oraz państwa prowadzącego konsekwentną prozachodnią, proatlantycką i proeuropejską politykę. Autorami artykułów publikowanych w kwartalniku są analitycy i eksperci oraz osoby mające aktywny i praktyczny wpływ na życie polityczne, gospodarcze i kulturalne w kraju. Przy okazji spraw geopolitycznych w czasopiśmie pojawiają się także prace o tematyce historycznej, które dzięki temu mają szansę dotrzeć do szerokiego grona czytelników anglojęzycznych. Zapraszam na scenę pana Rafała Zgorzelskiego. Wielkie brawa.
Pan Mateusz Mroz za starania na rzecz upamiętnienia dokonań żołnierzy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, a w szczególności ich zasług w rejonie Arnhem-Osterbeck w 1944 roku. Pan Mateusz Mroz systematycznie rozmieszcza na miejscu walk informacje o okolicznościach, w jakich polegli tam Polacy. Co więcej, w wyniku wieloletnich badań udało mu się ustalić personalia żołnierzy pochowanych bezimiennie, dzięki czemu rokrocznie umieszcza na owych grobach ich nazwiska. Przez wiele lat starania te spotykały się z niechęcią władz brytyjskich i holenderskich, systematycznie usuwano tabliczki rozmieszczane w terenie oraz obojętnością polskich władz. Determinacja pana Mroza doprowadziła jednak nie tylko do upamiętnienia nazwisk poległych, ale także stanowiła element presji na rządy Holandii i Wielkiej Brytanii względem przywrócenia dobrego imienia polskiej brygadzie, na którą niesłusznie próbowano zrzucić winę za niepowodzenie operacji Market Garden. Zapraszam pana Mateusza Mroza na scenę. Wielkie brawa. Pana Mateusza Mroza chyba nie ma dzisiaj z nami, tym niemniej pozdrawiamy jeszcze raz, gratulujemy nominacji. Jeszcze raz państwa proszę o wielkie brawa. A przed nami kolejny nominowany, Maczek Memorial Breda, Fundacja Pamięci Generała Maczka, za stworzenie w Bredzie miejsca pamięci i muzeum General Maczek Memorial. Znajduje się w nim stała ekspozycja prezentująca pamiątki związane z 1. Dywizją Pancerną, Centrum Informacji i Dokumentacji, Izba Refleksji oraz kino. Prezentowane wystawy przygotowywane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, co pozwala opowiedzieć historię żołnierzy generała Maczka oraz oswobodzenia Bredy w ciekawej dla współczesnego odbiorcy formie. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę pana Sławomira Różańskiego, zastępcę dyrektora do spraw organizacyjno-prawnych Muzeum Historii Polski. Wielkie brawa. I kolejny nominowany, drodzy państwo, przed nami Muzeum Polskie w Rapperswilu za popularyzowanie polskiej historii w Szwajcarii. Muzeum dokumentuje dzieje polsko-szwajcarskich związków i relacji, m.in. działalność Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii. Prezentuje i popularyzuje polską przeszłość i kulturę od czasów nowożytnych aż do 1989 roku. Od czasów nowożytnych do 1989 roku szczególnie wyeksponowana jest w tym historia 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii. Warto także wspomnieć, że muzeum organizuje regularnie koncerty, wieczory autorskie i konferencje. Niestety przedstawiciela muzeum nie mogło być dzisiaj z nami, przesyłamy jednak do Szwajcarii serdeczne pozdrowienia i gratulacje w związku ze zdobytą nominacją. Proszę o wielkie brawa, drodzy państwo. I kolejny, drodzy państwo, nominowany, ale już ostatni w tej kategorii, to pan Edward Reid za popularyzowanie polskiej historii poprzez artykuły, filmy i analizy publikowane w internecie. Pan Edward Reid jest twórcą filmów edukacyjnych o Polsce i jej historii, w których prezentuje wyniki swoich analiz badawczych. Niemal codziennie dodaje nowe wpisy na stronach Polish Truth, Silent Heroes i Justice for Poland, zawierające artykuły, filmy i analizy. Jego filmy zostały wyświetlone przez miliony widzów na całym świecie, co czyni z niego godnego uwagi nauczyciela historii. Pan Reid samodzielnie napisał scenariusze i wyprodukował filmy m.in. o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, rodzinie Ulmów, świętym Maksymilianie Kolbe oraz niemieckich obozach śmierci w Polsce. Niestety pana Edwarda Reida również nie ma dzisiaj z nami. Przesyłamy dla niego gorące pozdrowienia za ocean. Proszę o wielkie brawa. A nagrody i dyplomy wręczać będzie profesor Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz pan Paweł Kurtyka, prezes zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki. Panowie, zapraszam na scenę, a państwa proszę o wielkie, gromkie brawa. Drodzy państwo, nagrodę Przeszłość, Przyszłość w kategorii Dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą otrzymuje Maczek Memorial Breda, Fundacja Pamięci Generała Maczka. Wielkie brawa. W imieniu laureata nagrodę odbierze pan Sławomir Różański, zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-prawnych Muzeum Historii Polski. Fundacja Pamięci Generała Maczka powstała w celu upamiętnienia dorobku 1. Dywizji Pancernej oraz jej dowódcy. Jednostka ta jesienią 1944 roku wyzwoliła od niemieckiej okupacji belgijskie miasta i miasteczka, wśród których była m.in. Breda. Organizacja opiekuje się miejscami pamięci, w tym cmentarzem w Bredzie, na którym pochowany jest sam generał Maczek oraz podwładni mu żołnierze. Przyznana fundacji nagroda związana jest z prowadzonym przez nią miejscem pamięci i muzeum General Maczek Memorial. Zwiedzający, wchodząc do budynku, mogą
zapoznać się z obrazami wyzwalania miasta przez Wojsko Polskie, jakie umieszczono na znajdującym się tam murze. Znajduje się w nim również stała ekspozycja prezentująca pamiątki związane z 1. Dywizją Pancerną, Centrum Informacji i Dokumentacji, Izba Refleksji oraz Kino. Fundacja wykorzystuje przy tym nowoczesne technologie, dzięki czemu jest w stanie opowiedzieć dumną historię 1. Dywizji Pancernej w sposób przekonujący dzisiejszych odbiorców. Serdecznie gratulujemy. Proszę o wręczenie dyplomów pozostałym nominowanym i proszę Państwa również o wielkie, gorące brawa. Serdecznie dziękujemy wszystkim nominowanym. Proszę o zajęcie miejsca, a o zabranie głosu poproszę przedstawiciela laureata, pana Sławomira Różańskiego, zastępcę dyrektora do spraw organizacyjno-prawnych Muzeum Historii Polski. Zapraszam pięknie. Szanowni Państwo, mam zaszczyt odczytać list, który skierował do Państwa pan Richard Tiskens, przewodniczący zarządu Memoriału Maczka w Bredzie. Szanowni Państwo, w imieniu Memoriału Maczka w Bredzie serdecznie dziękuję za wyróżnienie, jakim jest dla nas nagroda przyznana w kategorii dyplomacja publiczna i troska o dobre imię Polski za granicą. Jesteśmy zaszczyceni nominacją oraz bardzo mile zaskoczeni tym zwycięstwem. To dla nas wielki zaszczyt. Nagrodę tę odbieramy jako wyraz uznania dla wysiłku naszej organizacji, wolontariuszy, przewodników, a także Komitetu Programowego, który organizuje spotkania poświęcone historii Polski, a przede wszystkim generałowi Maczkowi i 1. Dywizji Pancernej. Konserwatorów, którzy z wielką starannością opiekują się naszą kolekcją oraz edukatorów, którzy uczą młodzież z Bredy i okolic o historii Polski oraz o wyzwoleniu Bredy przez generała Stanisława Maczka i 1. Dywizję Pancerną. Wspólnie staramy się, aby historia generała Maczka i jego żołnierzy nie została zapomniana. Żołnierze 1. Dywizji Pancernej walczyli za naszą wolność, za wolność Europy. Wywalczyli ją dla nas w Niderlandach. Nie byli jednak w stanie zrobić tego dla samej Polski, dla swojej ojczyzny. Wielu z nich nie mogło po wojnie wrócić do Polski. Wśród nich generał Maczek, który zamieszkał w Edynburgu, gdzie zmarł 11 grudnia 1994 roku. Został pochowany na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie, przy którym dzisiaj stoi budynek memoriału. Miasto nigdy nie zapomniało, jak wiele generał Maczek zrobił dla Bredy w październiku 1944 roku. Przez lata generał Maczek utrzymywał z mieszkańcami bliskie kontakty, wzmacniając więzi serdeczności i wsparcia. W Bredzie pozostało również wielu podkomendnych generała Maczka. Dzięki nim powstało miejsce szczególne dla polskiej historii. Historia generała Maczka oraz jego żołnierzy ma kluczowe znaczenie dla memoriału. Opowiadamy ją naszym gościom, aby nie została zapomniana. Jest to historia polskich bohaterów, ale są to także nasi chłopcy, bo tak się mówi w Bredzie o żołnierzach 1. Dywizji Pancernej. Staramy się kultywować pamięć o naszych bohaterach, ponieważ dzięki nim od 78 lat jesteśmy wolni, a wolność to największy skarb. Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazuje, jak krucha może być ta wolność. W naszym memoriale mówimy o takich wartościach jak pokój i wolność. Zastanawiamy się nad ich znaczeniem i pamiętamy o naszych bohaterach, którym zawdzięczamy, o Polakach, którzy walczyli pod hasłem za wolność naszą i waszą. Bardzo dziękujemy naszym partnerom, Muzeum Historii Polski i miastu Breda, za otrzymane od nich wsparcie, które przyczyniło się do powstania memoriału. Używając słów Janusza Kurtyki, wolni ludzie w wolnym kraju mają prawo do prawdy historycznej w swojej najnowszej historii. Wiemy, co to znaczy, właśnie dzięki generałowi Maczkowi i 1. Dywizji Pancernej. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy Państwa serdecznie do odwiedzenia memoriału generała Maczka w Bredzie. W imieniu zarządu Richard Tiskens, przewodniczący zarządu memoriału Maczka w Bredzie. Kończąc, chciałbym w imieniu zarówno memoriału, jak i Muzeum Historii Polski, które jest partnerem i współrealizatorem tego projektu, zaprosić Państwa do Bredy, ale również do elementów tego projektu, które możemy zobaczyć w Polsce. Do mobilnej wystawy o generale Maczku, która odwiedziła już kilka miast w Polsce i będzie prezentowana dalej, do zapoznania się z materiałami, które pokazujemy na stronie internetowej muzeum. Chcielibyśmy, aby był to element wielkiego projektu, który będzie przywracał pamięć o tym, w jaki sposób Polacy przyczynili się do odzyskania przez Europę wolności. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia. Drodzy Państwo, proszę o wielkie, gromkie brawa.
I rzeczywiście te słowa mówiące o wolności, o tym, jak ta wolność jest krucha, są niezwykle znaczące i powinniśmy mieć w głowie, że ta wolność nie jest dana raz na zawsze. Zawsze trzeba o tę wolność walczyć każdego dnia, również takimi inicjatywami, taką pracą, jaka dzisiaj jest tutaj przedstawiana i nagradzana przez Fundację imienia Janusza Kurtyki. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz prosić Państwa o wielkie brawa dla wszystkich nominowanych, wszystkich laureatów, których poznaliśmy do tej pory. I drodzy Państwo, przed nami następna kategoria, Polonia i Polacy za granicą. Nominację i nagrodę w tej kategorii przyznajemy po raz pierwszy. Jest ona wynikiem realizacji od 2021 roku projektu Ziarna Historii, którego celem jest popularyzowanie polskiej historii wśród członków Polonii i Polaków za granicami i stykającymi się z nimi poza granicami społeczności, a także stworzenie sieci organizacji polonijnych, które wspólnie podejmą działania na rzecz systematycznego budowania dobrego wizerunku Rzeczypospolitej za granicą poprzez zwiększenie poziomu wiedzy o jej dziejach. Kontynuując przedstawioną inicjatywę w 2022 roku w ramach projektu Ziarna Historii 2.0 Pola Wiedzy, Fundacja imienia Janusza Kurtyki dostrzegła potrzebę docenienia inicjatyw polonijnych promujących polską historię i broniących dobrego imienia Rzeczypospolitej i wyróżnienia ich poprzez utworzenie nowej kategorii w konkursie o nagrody Przeszłość Przyszłość. Dodajmy, że projekt Ziarna Historii 2.0 Pola Wiedzy, w tym kategoria, w ramach której wręczymy za chwilę dyplomy i nagrodę, jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022. Patronem medialnym drugiej edycji projektu jest BritishPoles.uk. Po przybliżeniu Państwu kontekstu wręczenia wyróżnień w tej kategorii, pora przejść do właściwej części, czyli nominacji. A nominacje otrzymali pan Erik van Tilburg za działalność założonej przez niego i jego żonę panią Ewę Maltańską Fundacji Search Polonia. Misją fundacji jest ochrona, badanie, prezentowanie i popularyzacja polskiej historii i kultury, głównie na terenie Królestwa Niderlandów. Organizacja urządza prelekcje, odczyty i pokazy filmów, koncentrując się na prezentowaniu wkładu Polaków w wyzwolenie Holandii. Jednym z jej głównych celów jest utworzenie muzeum, w którym unikalna kolekcja eksponatów zgromadzonych przez pana Erika van Tilburga byłaby prezentowana szerszym kręgom odbiorców. Niestety pana van Tilburga nie ma dzisiaj z nami, jednak przesyłamy serdeczne pozdrowienia do Niderlandów. Wielkie brawa. I drodzy Państwo, kolejny nominowany w kategorii Polonia i Polacy za granicą jest pan Łukasz Wolak. Nominację otrzymał za prowadzenie badań na temat polskich uchodźców w Niemczech po II wojnie światowej i propagowanie powiązanej z nimi tematyki za pośrednictwem bloga. Blog zyskał już status wręcz podstawowego źródła wiedzy w tym temacie. Bogata baza źródłowa stanowiąca cenny materiał poznawczy oraz wieloaspektowa formuła prowadzenia tego medium sprawia, że inicjatywa doktora Wolaka jest użyteczna zarówno dla profesjonalnych naukowców, jak i pasjonatów historii. Jeszcze raz wielkie brawa. Pan Czesław Filipowski i pan Marian Kładny za budowę i remont pomnika w Mostach Wielkich na Ukrainie. W 1994 roku Czesław Filipowski, członek zarządu Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, rozpoczął starania o upamiętnienie Polaków pomordowanych w parafii Mosty Wielkie przez organizację ukraińskich nacjonalistów oraz Ukraińską Powstańczą Armię. Starania te zakończyły się sukcesem i powstaniem pomnika w 1996 roku. Powstanie monumentu w Mostach Wielkich dało początek dalszym działaniom upamiętniającym byłych mieszkańców tamtejszej parafii i ich potomków. W 2021 roku stowarzyszenie przy współpracy z opiekunem pomnika, panem Marcinem Kładnym, a także dzięki wsparciu finansowemu Instytutu Pamięci Narodowej podjęło się jego generalnej renowacji. Niestety nominowanych nie mogło być dzisiaj z nami. W ich imieniu nominację odbierze pan Michał Siekierka ze Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Zapraszam na scenę. Pani dr Aleksandra Ziółkowska-Boem za popularyzowanie polskiej historii w swoich książkach ukazujących ludzkie losy z wojną w tle. Pani doktor przedstawia prawdziwy, zgodny z faktami historycznymi wizerunek Polski i Polaków oraz kultywuje pamięć o osobach zasłużonych dla narodu oraz ich bohaterskich czynach. Działalność pani Ziółkowskiej-Boem na polu badania i literackiego przekazywania historii czy spisywania losów Polaków mieszkających za granicą, na przykład książki Kanadyjski senator, Kanada, Kanada, Korzenie są polskie, Amerykanie z wyborów,
z wyboru trwa nieprzerwanie od lat 70. XX wieku. W ostatnim okresie wydała publikację Kaja od Radosława, czyli historia Hubalowego krzyża, Dwór w Kraśnicy i Hubalowy demon, Lepszy dzień nie przyszedł już, Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowieści wokół Wańkowicza. W imieniu pani doktor Aleksandry Ziółkowskiej-Bohem, która nie mogła być dzisiaj z nami na scenę, zapraszamy pana Czesława Czaplińskiego. Wielkie brawa. I ostatnia osoba nominowana, drodzy państwo, ostatnią nominowaną osobą w tej kategorii jest pani Bogusława Huang. Nominacja przyznana została za wysiłek włożony we wspieranie inicjatyw wokół pomnika Katyńskiego w Jersey City. Pani Bogusława Huang była członkiem Komitetu Jego Budowy. W 2018 roku w ramach Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych współorganizowała ze Sławomirem Platą i Januszem Sporkiem działania dla obrony monumentu. Pracując jako nauczyciel, wychowała całe pokolenia Polek i Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych w duchu miłości do ojczyzny, polskiej historii i języka polskiego. Dzięki jej zaangażowaniu biorą oni udział w wydarzeniach patriotycznych organizowanych przy monumencie, między innymi przygotowując występy artystyczne. W imieniu nominowanej dyplom odbierze siostrzeniec, profesor Marcin Pruszyński. Zapraszam serdecznie na scenę. Wielkie brawa. A nagrody i dyplomy wręczać będzie członek Prezydium Kapituły Konkursu o Nagrody Przeszłość, Przyszłość i jednocześnie członek sekcji kategorii Polonia i Polacy za granicą tejże kapituły, profesor Jan Wiktor Sienkiewicz oraz prezes zarządu Fundacji imienia Janusza Kurtyki, pan Paweł Kurtyka. Panowie, zapraszam pięknie na scenę. Wielkie brawa. To jest ten moment, drodzy państwo, kiedy te emocje sięgają rzeczywiście zenitu. Nie będziemy już ani państwa, ani tutaj nominowanych trzymali w niepewności. Nagrodę Przeszłość, Przyszłość w kategorii Polonia i Polacy za granicą zdobywa dr Aleksandra Ziółkowska-Bohem. W imieniu laureatki nagrodę odbierze pan Czesław Czapliński. Wielkie brawa. Laureatka ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. W 1978 roku obroniła doktorat nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1972-1974 była asystentką i sekretarką Melchiora Wańkowicza. Jest autorką książek o tematyce historycznej, m.in. takich tytułów jak Kanadyjski senator, Korzenie są polskie, Amerykanie z wyboru, czy nowszych prac, takich jak Dwór w Kraśnicy i Hubalowy demon, Lepszy dzień nie przyszedł już, Druga bitwa o Monte Cassino i inne opowieści. Należy zwrócić uwagę na walory edukacyjne prac pani doktor, dzięki którym zarówno amerykańscy, jak i polscy czytelnicy mogą uzupełnić swoją wiedzę. Dzięki jej książkom upowszechniany jest niezafałszowany obraz polskiej historii, a osoby zasłużone dla narodu otrzymują należną im uwagę. Serdecznie gratulujemy jeszcze raz. Bardzo proszę o wielkie brawa i wręczenie dyplomów pozostałym nominowanym. Proszę o gorące, gromkie brawa, drodzy państwo. Proszę o klaski. I ponownie, drodzy państwo, wielkie brawa. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim nominowanym. Serdecznie zapraszam do zajęcia miejsca pana Czesława Czaplińskiego, reprezentującego dr Aleksandrę Ziółkowską-Bohem. Prosimy o przeczytanie listu od laureatki. Wielkie brawa. Proszę państwa, więc tak, więc Aleksandra właśnie poprosiła mnie o to. Ja się bardzo cieszę, bo jestem otoczony jakby te swoimi symbolami, bo widzę tutaj Katyń Andrzeja Pityńskiego, mojego przyjaciela, który nie tak dawno zmarł. Cały czas jeszcze stoi jego rzeźba, rzeźba łyńska, która została zrobiona kilka lat temu, ponad $500,000, nie znajduje swojego miejsca. Będę o to walczył, mówię od razu, ale teraz zajmiemy się po prostu Aleksandrą. Bardzo serdecznie dziękuję kapitule za przyznanie mi jej nagrody. Cieszę się,
Cieszę się ogromnie otrzymanym wyróżnieniem. Jestem wdzięczna i także dumna. Cenię bardzo, że patronem nagrody jest wybitny historyk Janusz Kurtyka. Pamiętam, gdy w 1989 roku czytałam jego opublikowaną w podziemnym obiegu pierwsze wydanie w Polsce biografii Leopolda Okulickiego. Nagroda między innymi zwraca uwagę na język polski, poza Polską. Język, który jest szczególnie drogi, gdy mieszkamy poza krajem, krajem z dużej litery. Studiując polonistykę, uczyłam się kochać literaturę, język, doceniać ludzi, którzy mi go w piękny sposób przybliżali. Od ponad 30 lat mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Mój mąż, świętej pamięci Norman Boehm, nie mówił po polsku, ale ogromnie cenił naszą historię. Jestem mu wdzięczna, że mnie zachęcał i wspierał dobrymi słowami, bym pisała o polskiej historii, żeby świat się dowiedział. To także język, język nas łączył. Niezależnie od miejsca, w którym mieszkamy, zacytuję Juliusza Słowackiego. Polsko ty moja, wszak myśmy z twojego zrobili nazwisko. Pociesz, że płaczę i piorun, co błyska. Koniec cytatu. Za to, że kocham język polski, chcę podziękować swoim rodzicom z dużej litery, swoim nauczycielom, profesorom. Chcę także wspomnieć wybitne postaci, które miały szczęście znać Meichlera Wankowicza, profesora Władysława Tatarkiewicza, Ryszarda Kapuścińskiego i wielu innych. Piszę po polsku. Cieszę się, że moje książki pokazujące polskie losy, polską historię ukazują się w kraju, a także w języku angielskim w Stanach Zjednoczonych. Na koniec zacytuję Meichlera Wańkowicza. Inwokacja do języka. Myślę o nim jak w najcięższych chwilach ten nieodłączny towarzysz podbiega z rozstrzygającym pomocą słowem. Patosem, że nagle staje się cisza. Słowem, kominkiem, który rozrzedził patos. Słowem, wyzwaniem. Słowem, żądlącym. Słowem, smoczym. Słowem, kolorowym. Słowem, pachnącym. Słowem, kojącym. Słowem, zaklęciem. Słowem, przekleństwem. Słowem, wytrychem. Słowem tylko dla ciebie. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, drodzy państwo. Bardzo serdecznie dziękuję za odczytanie listu. Drodzy państwo, przed nami kolejna część tego niesamowitego wydarzenia, tej niesamowitej uroczystości. Przed nami wręczenie nagród dla przyjaciół fundacji, które przyznawane zostają poza konkursem. W ten niezwykły sposób zarząd fundacji wyróżni osoby, które szczególnie zaangażowały się w upamiętnienie patrona fundacji, profesora Janusza Kurtyki i współpracę z fundacją. W tym roku nagroda powędruje do 3 kolejnych osób w zamian za ich zaangażowanie na polu zebrania oraz popularyzowania myśli i dorobku naukowego profesora Kurtyki poprzez opracowanie lub zainicjowanie okolicznościowych wydawnictw. Nagrody zostaną wręczone przez fundatorów fundacji, panią Zuzannę Kurtykę oraz pana Pawła Kurtykę. Zapraszam na scenę. Fundacja zdecydowała się przyznać 3 równorzędne nagrody. Pierwszą z nich otrzymuje profesor Filip Musiał, historyk i politolog specjalizujący się w dziejach Polski i Europy XX wieku. Ze szczególnym uwzględnieniem aparatu represji w PRL pełni funkcję dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także pracuje jako profesor i kierownik Katedry Historii Politycznej w Akademii Ignacjanum w Krakowie. Współredagował m.in. następującą publikację przybliżającą dorobek naukowy profesora Kurtyki, Rzeczpospolita Wolnych Ludzi, Janusz Kurtyka w mediach, wybór wywiadów, artykułów, oświadczeń z lat 2000-2010. Współtworzył również bibliografię prac profesora Kurtyki, zawartą m.in. w opracowaniu Janusz Kurtyka z dziejów agonii i podboju, prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski. Bardzo dziękujemy za to wsparcie w opracowaniu i upowszechnianiu myśli dorobku patrona fundacji profesora Janusza
Kurtyki, profesor Filip Musiał, laureat Nagrody Przyjaciel Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Wielkie brawa, zapraszamy na scenę, panie profesorze. I prosimy o wręczenie nagrody, wręczenie dyplomu dla pana profesora Filipa Musiała. Ja państwa proszę o gromkie, naprawdę gromkie brawa. I jeszcze raz podkreślmy tę wyjątkową chwilę oklaskami. Panie profesorze, proszę o zabranie głosu. Dziękujemy. Panie prezesie, panie ministrze, panie doktor, szanowni państwo, mam może tą wyjątkową radość dzisiaj, że będę mógł mówić z trzech laureatów jako pierwszy, więc mam szansę powiedzieć to, co oni też pewnie by chcieli powiedzieć. To znaczy to, że wydaje nam się, że odbieramy tę nagrodę w sposób niezasłużony, dlatego że popularyzacja dorobku Janusza, przypominanie jego dzieła życiowego było naszym obowiązkiem. Wydaje mi się, że zwłaszcza, mówię tutaj w imieniu także doktora Wojciecha Frazika, Janusz był dyrektorem oddziału w Krakowie i naszym szefem w latach 2000-2005, a później naszym prezesem do roku 2010. I gdy dzisiaj jesteśmy tu z państwem, to trudno nam uwierzyć, że już dłużej go z nami nie ma niż z nami był. Już 12 lat Instytut trwa bez Janusza, a wydaje mi się, że ciągle realizuje jego misję. Janusz był naszym przewodnikiem w odczytywaniu tego, co jest powinnością Instytutu, czyli w odczytywaniu ducha ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. I myślę, że w największym skrócie to, co on uważał za ducha tego ustawy, oddaje tytuł jednej z przywołanych tu publikacji. To znaczy Janusz uważał, że IPN jest jednym z podstawowych narzędzi do budowania Rzeczypospolitej wolnych ludzi. I mam taką nadzieję, że po tych 12 latach bez Janusza można powiedzieć, że Instytut wciąż jest tym jednym z najważniejszych narzędzi III Rzeczypospolitej do budowania Rzeczypospolitej wolnych ludzi. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze. Jeszcze raz wielkie brawa, drodzy państwo. A kolejną nagrodę przyjaciela fundacji otrzymuje dr Waldemar Bukowski, historyk specjalizujący się w dziejach Polski w późnym średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z elitą władzy oraz drogami karier. Wśród swoich zainteresowań wymienia również historię społeczno-gospodarczą tego okresu oraz genealogię. Pracuje w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk jako kierownik pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski. Jest autorem licznych edycji źródłowych znajdujących uznanie w środowisku naukowym. Współredagował m.in. następującą publikację przybliżającą dorobek naukowy profesora Kurtyki. Janusz Kurtyka, Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, współtworzył również bibliografię prac profesora Kurtyki, zawartą m.in. w opracowaniu Janusz Kurtyka z dziejów agonii i podboju, prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski. Wielkie brawa. Jeszcze raz, drodzy państwo, wielkie, gorące brawa, dr Waldemar Bukowski. Panie doktorze, proszę serdecznie o zabranie głosu. Na początek chciałbym bardzo podziękować serdecznie za przyznanie tej nagrody. I tak jak powiedział profesor Musiał, nie czuję się w jakimś sensie uprawniony do odbioru z tak zaszczytnego tytułu, dlatego że no jest w naszym środowisku naukowym, w naszym środowisku zawodowym taki obyczaj, dobry obyczaj upamiętniania naszych kolegów, naszych przyjaciół, którzy już odeszli, a którzy mają duży dorobek naukowy i
o którym trzeba mówić. Ja może powiem, ponieważ mój przyjaciel Janusz Kurtyka, z którym znam się od czasów, od pierwszego jego roku studiów, i tak właściwie przyjaźniliśmy się właściwie do ostatniego dnia, tuż jeszcze na dzień przed jego śmiercią, widzieliśmy się w Warszawie. Jest już dzisiaj postacią pomnikową i trudno tutaj powiedzieć może coś oryginalnego. Ja przepracowałem z Januszem Kurtyką wiele lat w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk przy ulicy Sławkowskiej w słowniku historyczno-geograficznym Małopolski średniowiecznej, ziem polskiej w średniowieczu, biurko w biurko. Mamy swoje wspólne doświadczenia, zarówno w działalności podziemnej, jak i potem w działalności publicznej po 80 i po 90 roku. Potem jeszcze w działalności politycznej, bo też o tym trzeba powiedzieć, w latach 90. Także, ale powiem może parę słów o tym, że Janusz Kurtyka, który jest postrzegany jako państwowiec, którym oczywiście był w całej krasie i zajmował się historią najnowszą, prawie jest niedostrzegalne to, że Janusz Kurtyka był przede wszystkim wybitnym mediewistą, czyli historykiem średniowiecza. I to był historykiem średniowiecza chyba jednym z najwybitniejszych w Polsce w tym czasie, mimo swojego młodego wieku. Jego fundamentalna praca o rodzinie Tenczyńskich, Herbu Topór, prawda, od wczesnego średniowiecza po połowę wieku XVI, no jest do dzisiaj książką niezastąpioną na półkach, w zbiorach bibliotecznych każdego mediewisty. A pisał tą książkę, będąc zupełnie młodym człowiekiem. Jeszcze ją pisał w momencie, kiedy rozpracowywał krąg rodowy i osadnictwo rodu, pewnej tam gałęzi rodu Toporów w parafii Morawica pod Krakowem. Jednocześnie pisał książkę o Niedźwiadku, prawda? I czy włóczyliśmy się, przepraszam może za to wyrażenie, ale jeździliśmy, prawda? I czy spotykaliśmy się również ze środowiskami niepodległościowymi, prawda? Z którymi Janusz Kurtyka od bardzo wielu lat miał swoje tam kontakty i pomagaliśmy tym ludziom, którzy po 90 roku mogli się wreszcie w pełnej krasie ujawnić. Także i ta mediewistyka, bo o tym może tak bym powiedział, Janusz Kurtyka zawsze powtarzał, że mediewistyka jest nauką ścisłą, ale na wszelkie tam zarzuty, a co wy tam piszecie, a o średniowieczu nie ma żadnych po prostu informacji, ale tutaj działa żelazna logika i on właśnie to powtarzał, ale rozciągał to również na całą historię. Stąd kiedy przechodził do IPN-u, który też tworzył się właśnie w naszym środowisku, prawda, pod koniec lat 90. i na przełomie lat 90. po prostu i 2000, to właśnie ta jego idea też również była zakotwiczona po prostu w tej opoce tam średniowiecza, że trzeba pisać o historii prawdy, jakakolwiek ona by nie była. I to przenosił też później na swoją działalność też w Instytucie Pamięci Narodowej. Spotkałem się z nim przez wiele lat, tak jak mówię, z różnym natężeniem, ale niemalże do ostatnich lat. I kiedy został już prezesem IPN-u w Warszawie i kiedy przyjeżdżał do Krakowa i ja mu opowiadałem, w jaki sposób, jakie rzeczy dzieją się w naszym środowisku naukowym, prawda, no rzeczy niedobre, prawda, gdzie ideologia bierze górę nad zdrowym rozsądkiem, nad nauką, nad prawdą. To on jakby był troszkę od tego odizolowany i nie mógł w to uwierzyć. On bardzo nad tym bolał, prawda, że i potem te ataki, które go spotykały, to właśnie mówię, no widzisz, to jest właśnie to, o czym ci mówię, prawda, że bardzo się źle dzieje. A przecież wtedy to było jeszcze o wiele bardziej łagodne niż to, co jest dzisiaj. Także jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować Państwu za to wielkie dla mnie wyróżnienie.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie doktorze. Wielkie brawa. Doktor Waldemar Bukowski. Drodzy państwo, przed nami wręczenie ostatniej, choć równie ważnej jak poprzednie nagrody przyjaciela Fundacji im. Janusza Kurtyki, a kolejną nagrodę otrzymuje dr Wojciech Frazik, historyk specjalizujący się w najnowszych dziejach Polski ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z konspiracją niepodległościową, komunistycznym aparatem represji oraz strukturami łączności między krajem a emigracją w latach 1939-1956. Zajmuje się również bibliografistyką, pracuje w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Krakowie. Angażuje się w działalność wydawniczą jako redaktor naczelny półrocznika Zeszyty Historyczne Winu oraz członek redakcji rocznika Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1956 i Komitetu Redakcyjnego Słownika Biograficznego Konspiracja i Opór Społeczny w Polsce 1944-1956. Współredagował m.in. następującą publikację przybliżającą dorobek naukowy profesora Kurtyki, Janusz Kurtyka, Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, współtworzył również bibliografię prac profesora Kurtyki, zawartą m.in. w opracowaniu Janusz Kurtyka z dziejów agonii i podboju, prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski. Bardzo dziękujemy doktorowi Frazikowi za cały wysiłek. Zapraszam, panie doktorze, na scenę. Proszę państwa o wielkie, wielkie brawa. Wielkie brawa, drodzy państwo. Jeszcze raz gorące, gromkie brawa dr Wojciech Frazik, przyjaciel Fundacji im. Janusza Kurtyki. Panie doktorze, proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za to wielkie wyróżnienie. To jest dla mnie wielki zaszczyt, no, chwila wzruszenia też, nie mogę tego ukryć, ale to, ten wielki zaszczyt jest równocześnie zobowiązaniem do pracy. Dla dobra fundacji, ale też wokół tych idei, które były bliskie Januszowi. Ja mam takie wrażenie, że między nami była pewna taka specyficzna relacja. Ja znałem Janusza od lat 80., a bardzo blisko współpracowaliśmy od początku lat 90. przy wydawaniu zeszytów historycznych Winu, w pracy również Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, gdzie Janusz był prezesem zarządu głównego przez kilka kadencji. I oczywiście w Instytucie Pamięci Narodowej. I myśmy się rozumieli bez słów. I ja zostanę przy tym modus operandi i nie będę nic więcej mówił. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Doktor Wojciech Frazik. Drodzy państwo, gratulujemy serdecznie wszystkim laureatom i nominowanym. Dziękujemy wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu, zgłaszającym i wszystkim z państwa, dla których ta inicjatywa Fundacji im. Janusza Kurtyki jest ważna. Wielkie brawa. Drodzy państwo, i choć nagrody są już wręczone, poznaliśmy nominowanych, poznaliśmy również laureatów, ale chcemy, by ten wspaniały czas trwał. Dlatego przygotowaliśmy w programie dzisiejszego dnia kilka kolejnych punktów, które nam to umożliwią. Zapraszamy na nasze stanowisko promocyjne, gdzie można zapoznać się z publikacjami naszej fundacji, rozwiązać zagadkę z przygotowywanego przez nas escape roomu historycznego o roboczym tytule Kamienica Pułkownika, a także wesprzeć naszą działalność. A w jaki sposób? Proszę o przybliżenie sprawy Łukasza Płoskiego, dyrektora biura i fundraisera Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Panie dyrektorze, zapraszam na scenę. Wielkie brawa, drodzy państwo. Drodzy państwo, te nagrody pokazują skalę i różnorodność naszej działalności. Każda nagroda powiązana jest z różnymi naszymi projektami. I żeby ta działalność w tak szerokiej skali mogła istnieć,
potrzebne jest jej finansowanie. Tam na dole będzie można przekazać darowiznę na fundację, do czego oczywiście zachęcamy, ale też mamy dla Państwa taką nieco bardziej strategiczną propozycję. Nasza fundacja zamierza stworzyć kapitał żelazny, czyli jest to taki zasób środków, który inwestowany przyniesie pewne zyski i te zyski pozwolą nam kontynuować naszą działalność i uniezależniać się od grantów, dotacji czy darowizn. W jaki sposób można wesprzeć ten kapitał? Zapraszam do stanowiska, będę udzielał tych informacji. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie dyrektorze. Proszę o klaski. I drodzy państwo, już za chwilę przerwa obiadowa. Kierujcie się państwo zastrzałkami windą na poziom -3, gdzie w sali Tokio czeka na państwa posiłek. Po przerwie natomiast, po przerwie obiadowej usłyszycie państwo koncert pod tytułem Niezłomny, poświęcony postaci Franciszka Niepokulczyckiego w wykonaniu muzyków Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Zaraz po nim nastąpi wzniesienie toastu za nas wszystkich, za zgromadzone wokół przeglądu środowisko osób, dla których Polska i polska historia nie są pustymi hasłami. A jeszcze dalej kolejne atrakcje, drodzy państwo, w tym wieńcząca dzień debata Polska-Ukraina, współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu, transmitowana na żywo w Radiu Wnet, a następnie zwiedzanie Muzeum Piłsudskiego oraz wieczór integracyjny. Zostańcie więc państwo z nami, zapraszam teraz na obiad i życzę smacznego, do zobaczenia.